Witam radnych Rady Gminy Sołtysów Wsi, mieszkańców gminy. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na stan 15 radnych w obradach sesji uczestniczy 14, co stanowi odpowiednią ilość do podejmowania prawomocnych uchwał. Jednocześnie informuję, że protokół z 29 sesji z dnia 7 lipca 2022 roku wyłożony jest do wglądu w trakcie sesji. Jeśli do końca obrad nie zostaną zgłoszone przez Radę uwagi wobec treści protokołu, to uważał będę, że protokół został przez Radę przyjęty. Porządek obrad. Punkt pierwszy, sprawy porządkowe. Punkt drugi, sprawozdanie z działalności w minionym okresie przewodniczących komisji burmistrza. Punkt trzeci, podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok. Punkt czwarty, podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kaczory na lata 2022-2028. Punkt piąty, podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze. Określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w artykule 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela. Określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. Punkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia miasta i gminy Kaczory do stowarzyszenia pod nazwą Unia Miasteczek Polskich. Punkt 7. Informacja dyrektorów o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach egzaminów w szkołach. Tutaj dyrektorzy poszczególnych szkół, dyrektorzy poszczególnych przedszkoli. Punkt 8. Informacja o złożonych interpelacjach. Punkt 9. Wolne wnioski, zapytania. Punkt 10. Odpowiedzi na zapytania i wnioski. Punkt 11. Zakończenie. Informuję, że zgodnie z artykułem 20 ustęp 1a wyżej cytowanej ustawy Rada Miasta i Gminy może wprowadzić zmiany w porządku sesji bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady. Na wniosek burmistrza miasta i gminy Kaczory wnoszę o poszerzenie wyżej wymienionego porządku 30 sesji o dodatkowe punkty. To jest podjęcie uchwały zmieniającej podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Kaczory. To będzie jako punkt 6. Po uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom. Następna uchwała. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na remont organów w kościele parafialnym pod wezwaniem przemienienia Pańskiego w Morzewie jako punkt 8. Trzecia uchwała. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. Będzie punkt jako punkt 9. Czwarta uchwała. Zajęcie stanowiska w sprawie wykupu gruntów pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowości Kaczory. Jako punkt. Jest to stanowisko w sprawie wykupu gruntów pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowości Kaczory. Jako punkt 10. Piąte, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego aportu w postaci prawa własności nieruchomości do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Wielkopolska, spółka z OO z siedzibą w Rawiczu jako punkt 11. W związku z wyżej wymienionymi zmianami ulegają także zmianie kolejne numery porządku sesji. Wyżej wymienione projekty zostały umówione na posiedzeniach komisji. Proszę o przegłosowanie wyżej wymienionej zmiany w porządku sesji jako, przez podniesienie ręki. Czy są w ogóle pytania? Nie ma. Kto jest za zmianami? Rozszerzenie porządku obrad? Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że zmiany w porządku obrad zostały wprowadzone jednogłośnie. Punkt drugi porządku obrad. Sprawozdanie na temat działalności w jednym okresie. Proszę bardzo. Pan Rykalp. Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący Rady, Wysoka Rado, zaproszeni goście,
Boże, Sołtysi, witam wszystkich obecnych na dzisiejszej sesji. Komisja rewizyjna wespół z Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbyła wczoraj posiedzenie, wspólne posiedzenie. I na tym posiedzeniu żeśmy omawiali właśnie program dzisiejszej sesji. Mówiąc najkrócej, komisje wspólnie tutaj pozytywnie oceniły te proponowane uchwały. Może tylko tak zatrzymam się przy tym punkcie trzecim dotyczącym zmian w budżecie. Zmiany w budżecie, to jak już wiemy, to jest taki punkt stały. Na każdej sesji dokonujemy prawie że nowelizacji budżetu. Tym razem tutaj oczywiście od takich tam oczywistych zmian wynikających z dotacji od ministra finansów w związku z subwencjami oświatowymi od wojewody wielkopolskiego. Omawialiśmy również sytuację w ogóle gminy w związku z tym, tą sytuacją europejską czy światową związaną z kryzysem energetycznym. No i musieliśmy tutaj podjąć takie uchwały właśnie, aby gmina mogła normalnie funkcjonować. Ma to oczywiście taki charakter przejściowy, no ale spływają różne faktury właśnie za energię, za gaz i trzeba to jakoś realizować. W związku z tym właśnie dokonaliśmy tutaj takich zmian. Oczywiście to chwilowo, kiedyś potem będziemy musieli do tego jeszcze wrócić, ponieważ liczymy się z tym, że o ile już wiem, to taka ustawa wyszła, dostaniemy w formie jakiejś takiej, nie wiem jak to nazwać, płaty czy dotacji właśnie na wsparcie tutaj, na wsparcie związane z tymi drastycznymi podwyżkami. Też tutaj dyskutowaliśmy o przyszłorocznym budżecie i zdajemy sobie sprawę, że ta sytuacja jest tak anormalna, że przygotowanie budżetu na następny rok jest też bardzo trudne, no bo trudno tutaj jest pewne kwoty, pewne dochody, pewne wydatki oszacować. No ale na bieżąco gmina będzie funkcjonować. Czas pokaże, no mamy sytuację bardzo trudną. No i myślę, że tutaj te sprawy tutaj ewentualnie odnośnie oświaty, tych zmian, może kolega tam z oświaty coś powie. Tu jeszcze też, może to też takie dość wysokie, założyliśmy tutaj, przyjęliśmy do budżetu kwotę prawie 4 milionów na ten dodatek węglowy. To pani tutaj też skarbnik wyjaśni, jak, na czym to polega, bo to też to są pewne niuanse, to pewnie do końca jest. Przyjęliśmy, ale na razie otrzymujemy tam gdzieś około 2 milionów bodajże. To zostawiam też pani skarbnik. No i żeby nie przedłużać, bo dzisiaj mamy tutaj będą wystąpienia naszych pań dyrektorów, dyrektorek, nie wiem, czy poprawnie. Można tak powiedzieć, tak powiedzieć. To dziękuję bardzo. I pani tutaj dyrektor z przedszkoli. Także dziękuję bardzo i. Proszę bardzo. Pan Grzegorz Puchała. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowna rado, zaproszeni goście. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Praworządności i Budżetu odbyła wspólnie posiedzenie z Komisją Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, która miała miejsce w dniu wczorajszym. Tematem było opiniowanie materiałów na dzisiejszą sesję. Głównym tematem, jak już tu pan Heniu wspomniał, zawsze na komisjach jest budżet naszej gminy. Jedna uchwała dotyczyła zmiany budżetu na 2022 rok, druga wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2028. Pani skarbnik, jak zawsze, szczegółowo omówiła nam wszystkie uchwały dotyczące budżetu. Pani dyrektor gminnego zespołu oświaty omówiła uchwałę dotyczącą nowych stanowisk, jakie weszły, oraz zakres godzin pracy dotyczących tych stanowisk nauczycieli pracujących w placówkach oświatowych
naszej gminy. Kilka pytań i wątpliwości radni mieli do uchwały dotyczącej zabudowy wielorodzinnej, która ma powstać w Kaczorach na osiedlu przy lesie. Pani Karina tam szczegółowo nam omówiła, jak to będzie wyglądać, ile to będzie kosztować i kto będzie za to wszystko odpowiadał. Po analizie wszystkich uchwał komisje zaopiniowały materiały na dzisiejszą sesję pozytywnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę pana burmistrza o przedstawienie sprawozdania na temat działalności w minionym okresie. Przewodniczący, Wysoka Rada, chcę powiedzieć, że to był okres wakacyjny, a więc burmistrz też trochę miał wakacji, za dużo nie robił, za dużo nie pracował. Oczywiście żartuję teraz, najpierw to chciałbym na początku tutaj powitać po raz pierwszy kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, panią Patrycję Karkut. Patrycja, jeszcze raz pokaż się wszystkim, żeby wszyscy zapamiętali. Wiemy, że pełni obowiązki po pani Irenie Radce, która przeszła na emeryturę i stąd właśnie ta zmiana nastąpiła. I myślę, że już bardzo mocno, nie myślę, ale wiem, że już bardzo mocno pani Patrycja ze swoją załogą zabrały się do pracy, do roboty i pracują bardzo prężnie, bo obowiązków jest coraz więcej, coraz to nowe obowiązki. Jeśli chodzi o Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, no i powiem szczerze, że już są na granicy wydolności swojej, bo podołać z tym wszystkim to naprawdę nie jest łatwo, a myślę przede wszystkim teraz o tych ostatnich decyzjach, gdzie tutaj właśnie trzeba przygotowywać oprócz tej swojej pracy również decyzje węglowe, na te właśnie dodatki węglowe i tutaj właśnie no to tym się zajmuje u nas Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. No i mogę tu już, jak co zacząłem ten temat, to może też już i powiem, że w dniu dzisiejszym już pierwsze właśnie te dodatki zostaną wypłacone i musicie wiedzieć, że to jest skala około 1300 chyba wniosków, tak, złożonych jest, a dzisiaj ponad 400 wniosków już będzie załatwionych pozytywnie, gdzie decyzje są załatwiane. Poza tym, ponieważ tutaj to trochę było przerwy, jeśli chodzi o posiedzenia sesji, no to chciałbym wrócić do niektórych wydarzeń na terenie naszej gminy, które miały miejsce i bardzo pozytywnie się zapisały tutaj. Znowu, jeśli chodzi o na karty naszej działalności na terenie gminy i zacząłbym może od tej gali jeździeckiej, gdzie wszyscy radni i sołtysi zostali zaproszeni. Ale to zaproszenie oczywiście to było tylko takie, żeby przypomnieć, że takie coś się dzieje. To nie było takie, że ktoś tam był zobowiązany, żeby uczestniczyć, bo zaproszenie no to jest zaproszenie. W każdym bądź razie gala odbyła się w sierpniu, bardzo ładnie zorganizowana. To jest taka luźna uroczystość, impreza, gdzie można sobie posiedzieć, oglądać, porozmawiać, no i tak to ludzie też przyjmują i właśnie bardzo tłumnie tutaj przybyli również i w tym roku na to, żeby być na tej gali i myślę, że tutaj przede wszystkim o to mówię dlatego, żeby podziękować tym, którzy przy tym pracują, a więc sołtysowi Dziębówka, Radzie Sołeckiej Dziębówka, panią z Koła Gospodyń Wiejskich w Dziębówku, no ale przede wszystkim jednej osobie, która to zawsze organizuje, która to jest głównym organizatorem, tego panu Jerzemu Cerbie. I tutaj wielki ukłon w stronę pana Jerzego Cerby, który już od wielu, wielu lat organizuje nam tutaj tą fajną taką imprezę. No i tutaj możemy wszyscy w tym uczestniczyć.
tak spojrzałem na panią dyrektor gminnego ośrodka, miejsko-gminnego ośrodka kultury, też Paulina, tobie i całej załodze również serdecznie dziękuję, bo masz wielki udział tutaj, gminny ośrodek, miejsko-gminny ośrodek kultury też ma wielki udział w organizacji tej gali jeździeckiej, wspólnie z panem Jerzym Cerbą współpracują i organizują właśnie tą galę. A więc bardzo fajna impreza i to będziemy trzymać, żeby to się odbywało, bo ludzie tego chcą, przychodzą tłumnie cały czas na stadion w Dziębówku jest wypełniony i wszyscy chętnie tam przyjeżdżają, nie tylko mieszkańcy, ale również i spoza terenu naszej gminy. Druga uroczystość, którą mieliśmy, no to 9 lipca i to jeszcze raz bardzo mocno chciałbym to podkreślić, bo to właśnie była zorganizowana uroczystość ze względu na to, że my przyjęliśmy prawa miejskie i chodziło o to, żeby jeszcze raz tutaj ten fakt podkreślić, żeby się zapisał w świadomości, żeby ludzie zapamiętali to wydarzenie jako to, nie przyjść tak sobie obojętnie, że to już odbyło się i koniec. To jest wydarzenie, które będzie zapamiętane w historii i to będzie właśnie w historii naszej gminy zawsze się pamiętało. No myślę, że uroczystość bardzo udana, bo rozpoczęliśmy tutaj właśnie, jeśli chodzi o tym zakopaniem tutaj kapsuły czasu. I to myślę, że to takie uczestniczyli ludzie po raz pierwszy w takim wydarzeniu, bo nie spodziewali się nawet, że takie coś tu wymyślimy, ale tutaj wspólnie z pracownikami pomyśleliśmy, że warto ku pamięci takie coś zrobić, zakopać, żeby za 100 lat zostało wykopane i przypomniane właśnie na jakim etapie gmina Kaczory ten czas była 100 lat temu, prawda, czyli w obecnym czasie. No i myślę, że to będzie porównanie bardzo ciekawe, bo na pewno za 100 lat to na pewno już tutaj będzie zupełnie inaczej ta gmina wyglądała i zupełnie inaczej nasze miejscowości, a będą wiedzieli, jak tu my żyliśmy w ten czas jeszcze, prawda, 100 lat temu. Także to wydarzenie jest bardzo ważne, dlatego go gloryfikujemy. I już myślimy znowu jeszcze, jak to dalszy ciąg zrobić. Z panią dyrektor rozmawialiśmy na ten temat. Myślę, że w tym roku nie będziemy to odpuszczać. Będziemy tutaj to przypominać i ludzie tego chcą, bo jednak stadion był wypełniony, pełno ludzi na stadionie, piękna uroczystość, a golcowie, co nam dali, no to chyba większość z nas tu była. No to widzieliśmy i właśnie to, że oni też nawet zapamiętali, jak miejscowość się nazywa, prawda? To już jest sukces, że nie zapomnieli, w jakiej miejscowości są, bo co chwilę jednak wspominali właśnie o miejscowości Kaczory i tutaj zawsze do mieszkańców odzywali się do dosłownie właśnie do Kaczorowian. Także fajna uroczystość, dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili. No już może nie będę znowu po kolei wymieniał, bo prawie to bym wymieniał te same osoby, ale tutaj no przede wszystkim wszyscy pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Kaczorach mieli w tym udział i tutaj wielki ukłon, bo to naprawdę trzeba było pomyśleć, jak to wszystko zrobić, jak to przygotować, tą uroczystość. No i to myślę, że też no będą pamiętali wszyscy, bo tutaj i młodzież brała udział w tym wydarzeniu i dorośli brali udział, a więc za ileś tam lat, jak już będzie 50-lecie nadania praw, to niektórzy będą pamiętali, że tu byli, prawda, że to akurat w tym momencie tutaj byli i uczestniczyli. I to jest takie bardzo fajne, że właśnie to robimy i my tutaj też dajemy ludziom takie coś, żeby właśnie później mieli co wspominać, no bo o to chodzi, żeby właśnie takie to było zapamiętane. To była następna uroczystość i ta uroczystość ostatnia, którą tutaj mieliśmy w ostatnią niedzielę sierpnia w Zergniewie, dożynki gminne. Tutaj chciałbym wszystkim podziękować sołtysom, bo jak co roku, tak i w tym roku
no wieńce wystawione i bardzo co jeden to ładniejszy wieniec i wszystkie miejscowości wieńce zrobiły i przyszły z wieńcami. Z wieńcami tutaj raz, że jako symbol tutaj pracy rolniczej w poszczególnych miejscowościach, a niektórych prawie, że i rolników nie było, ale też wieńce przynieśli i nie ma, albo jest symbolicznie tam ktoś. No w każdym bądź razie, raz, że to podziękowania za pracę w rolnictwie, drugie, no też i hołd oddany rolnikom za ich naprawdę trudną pracę i tego już nie będę się powtarzał, bo ktoś tam gdzieś tam wypowiedział się, że wciąż mówi to samo na dożynkach, że ja mówię to samo, ale trudno wymyślać coś innego, jak się zwracam zawsze do tej samej grupy, prawda, do rolników. Więc zawsze im oddaję cześć i hołd i mówię zawsze właśnie tutaj, podkreślam, że to jest praca bardzo trudna i że to jest praca bardzo potrzebna, bo bez pracy rolniczej nie byłoby życia i właściwie nie mielibyśmy co jeść. A że to jest praca trudna, mimo że są maszyny, to wystarczy z rolnikami porozmawiać, co oni teraz, czym się zajmują, czy oni mają trochę wolnego czasu chociażby, nie, Józek? Czy ty masz trochę wolnego czasu? Bo jak nie praca fizyczna, to praca umysłowa i cały czas albo w papierkach, albo gdzieś tam w gospodarstwie trzeba coś robić. Także mimo, że są te maszyny, mimo, że fizycznie trochę łatwiej, no to nic nie jest właśnie łatwiej, jeśli chodzi o prowadzenie gospodarstwa. Także tutaj właśnie tą część rolnikom oddaliśmy i też ludzie tłumnie przybyli do Zergniewa. I tutaj wszystkim tym, przepraszam, ale trochę podziębiony jestem, już mi mija, no ale to widać, że mija, nie? Właśnie to jest to, że przybyli ludzie tłumnie i właśnie podziękowaliśmy rolnikom, ale chcę podziękować tutaj mieszkańcom Zergniewa za przygotowanie tej miejscowości, za to, że była bardzo czysta, za to, że właśnie bardzo wystrój nam się wszystkim podobał, że ludzie podeszli do tego no bardzo, bardzo racjonalnie, wiedzieli, że goście przyjadą. Goście, to mam na myśli przede wszystkim rolników z naszej gminy i to jest było najważniejsze. I dlatego wielki pokłon sołtysowi, Radzie Sołeckiej, radnemu Zergniewa, że właśnie tak podeszli do tego i potrafili skupić mieszkańców wokół siebie i to było bardzo dobrze przygotowane i wszyscy byliśmy zadowoleni, że tam w tym miejscu przebywamy. Czyli tutaj właśnie procentuje to, co już nieraz też i mówiłem, że zawsze tutaj właśnie, jeśli chodzi o integrację społeczną naszej gminy, naszych miejscowości, jest widoczna na każdym kroku. Bo wszyscy również w Zergniewie, kto przyjechał z gminy, obojętnie z jakiej miejscowości, czuł się jak u siebie w domu. I to właśnie o to chodzi, żeby nasi mieszkańcy gdziekolwiek pojadą, żeby tak to się czuli, że są u siebie, a na to pracowaliśmy wiele, wiele lat, żeby do tego doprowadzić. Mówię pracowaliśmy, bo to wszyscy, wszystkie rady sołeckie w poszczególnych miejscowościach, domy kultury tu przede wszystkim właśnie kiedyś i gminny ośrodek kultury, miejsko-gminny poprzez organizację różnych imprez, uroczystości, to wszystko później procentuje. Także jeszcze raz słowa uznania dla wszystkich mieszkańców Zergniewa za przygotowanie tej naprawdę uroczystości, która była pięknie przygotowana i zrobiona. Dodatki węglowe to mówiłem, że już idą i tutaj to też mieszkańców chcę uspokoić i prosić, żeby już trochę nie byli tacy niecierpliwi i nie niepokoili tutaj panie z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, bo naprawdę jest co robić. Proszę wiedzieć, że to nie jest tak, że tylko wydać decyzję, ale trzeba te decyzje przejrzeć, czy można wydać decyzję, bo to są środki, musimy wiedzieć, że to są środki z budżetu państwa, a więc każda decyzja, ktoś na kontrolę może przyjechać, będzie brana do ręki i weryfikowana, czy ona słusznie została wydana. Więc to nie jest tak, że można sobie tak każdemu wydać decyzję, puścić,
to są pieniądze i musi być ta decyzja, jak jest już napisana, zrobiona, wypłacone pieniądze, że to było dobrze zrobione i dlatego prośba do wszystkich mieszkańców, żeby uzbroili się w cierpliwość, już rozpoczęliśmy wypłacać, będą pieniądze wpływać do każdego po kolei, tak jak wnioski pływały, już powiedziałem, że przeszło 400 już dzisiaj wypłaconych będzie za chwilę po podjęciu uchwały, po wprowadzeniu środków do budżetu, bo też czekaliśmy na to, żeby te środki spłynęły z budżetu państwa, żeby można było podjąć uchwałę o wprowadzeniu tych środków do budżetu. Dzisiaj na sesji będą wprowadzone środki do budżetu, więc możemy wypłacać. I dzisiaj już jest przygotowana lista i te środki za chwilę, jak tylko będzie podjęta uchwała, pójdą na konta poszczególnych osób. No inwestycje też to są ważne. Inwestycje, jakie zrealizowaliśmy, jakie robimy. Wiadomo, że koniec roku się zbliża. No i tutaj mieliśmy wiele zaplanowanych tych inwestycji na ten rok i co robimy. No i robimy. No i właśnie tak, że te wszystkie, co zaplanowane było, to będzie zrobione i to właściwie, to już chyba większość z was wie, że to jest realizowane, ale ja przypomnę najważniejsze, jakie były zrobione, bo oczywiście były też i mniejsze, tak Dom Kultury w Śmiłowie, Dom Kultury w Zelgniewie. No to już teraz zrobione na cacko jeden i drugi. Także to są następne, już właściwie zakończyliśmy właśnie te remonty wszystkich domów kultury, chociaż niektóre to już przechodziły te remonty któryś raz z kolei, no ale zawsze może tam jakieś niedoróbki były. Tym razem przede wszystkim chodziło o sanitariaty i może tam jeszcze dopracowania kuchni, zaplecza kuchennego, no i to zostało zrobione i w Zelgniewie i w Śmiłowie. I tutaj tylko chcę powiedzieć, że tutaj bardzo mocno przyczyniła się do tego pracownica tutaj też i muszę ją wyróżnić, bo to Jola Pszczółka. No dobrze, że takiego kogoś tu mamy. Przepraszam, pani Jolanta Pszczółka, bo to już jest osoba dorosła, no nie dzieciątko, ale dobrze, że mamy, bo to właśnie wykształcenie budowlane, dokładnie się orientuje, no i właśnie może tutaj tego typu remonty prowadzić i przypilnować wykonawców, żeby to zrobili dobrze. Także tutaj właśnie pani Joannie serdecznie dziękuję. Jeśli chodzi o budżet gminy, to w całości te remonty zostały pokryte z budżetu gminy i Dom Kultury w Zelgniewie i to przeszło 400 tysięcy złotych nas to kosztowało. Natomiast jeśli chodzi o Śmiłowo, to tam była kwota mniejsza, już nie pamiętam, chyba teraz około 100 tysięcy chyba, tak? Jeśli chodzi o Śmiłowo, ale to tam był mniejszy zakres robót po prostu, jeśli chodzi o Śmiłowo. Także to mamy. W tej chwili rozpoczęły się następne już inwestycje, które były zaplanowane. I to robimy w tej chwili drogi w Zelgniewie. Już wiem, że jest rozpoczęta. W Jeziorkach trwa budowa drogi. No i w Rzadkowie trwa budowa drogi również w kierunku Szybowiska. Także jak to zrobimy, to następny będzie trochę tutaj poprawa, jeśli chodzi o infrastrukturę drogową. I powiem szczerze, że to już teraz tak wyszukujemy, jakie jeszcze drogi do zrobienia. Szykujemy już dokumentację na przyszły rok, żeby były gotowe też, jeśli chodzi jeszcze o drogi, ale to nie będziemy już wyrywać sobie rękawów. Będzie to realizowane spokojnie. Więc w zależności od tego, jakimi środkami będziemy dysponować, jakie będą możliwości, tak będziemy realizować. W każdym bądź razie dokumentację na budowę dróg na przyszły rok również już przygotowujemy. Także te drogi akurat są realizowane. Jest realizowana również tutaj następna inwestycja, gdzie też podejmowaliśmy tutaj uchwałę, żeby można było podpisać umowy i to już w trakcie realizacji. Niektóre już są w trakcie prawie kończenia. To jest tutaj kanalizacja z Morzewa poprzez osiedle przy kościele do oczyszczalni, tak żeby ludzie tam, co się budują w kierunku Morzewa, żeby mogli się przyłączać do kanalizacji, dlatego że tam się tworzy za gęsta zabudowa i budowa oczyszczalni przydomowych to właściwie już nie powinna wchodzić w grę.
bo oczyszczalnie przydomowe mogą być budowane tam, gdzie nie ma takiej możliwości i powinny to być budowane gdzieś na osiedlach, koloniach, gdzie no, nie opłaca się prowadzić kanalizacyjnego, rury kanalizacyjnej, żeby można było się przyłączyć, a tutaj jest gęsta zabudowa, dlatego to robimy, żeby dać możliwość mieszkańcom przyłączenia się, więc każdy taką informację dostanie, którzy mają teraz oczyszczalnie przydomowe, że mogą przyłączać się do kanalizacji, to oczywiście na swój koszt będą mogli już to robić. No i oczywiście tutaj oprócz tej kanalizacji, to był też jeszcze temat hydroforni w Kaczorach, gdzie jest robiona rozbudowa hydroforni w Kaczorach i to też już dobiega końca, a więc nowa studnia głębinowa i dwa zbiorniki wyrównawcze. Zbiorniki to są po to, że one właśnie zawsze to ciśnienie wody jest jednakowe, bo woda z hydroforni w Kaczorach jest podawana ze zbiorników, czyli najpierw pompy napompują wodę do zbiorników i później ta woda jest rozprowadzana do sieci ze zbiorników, czyli ciśnienie tam łatwo jest ustawić, żeby było jednakowe. A robimy to też i dlatego, bo to jest związane z tym, że wszystkie miejscowości na terenie gminy łączymy w jedno. A więc tutaj już mamy połączone równopole rzadkowe z Kaczorami, może mamy połączone z Kaczorami. Teraz już mamy dokumentację robioną, żeby w przyszłym roku przystąpić do tego, żeby połączyć również Dziębowo, Krzewinę z Morzewem, czyli jak będzie połączone Dziębowo z Krzewina z Morzewem, to również będzie połączone z wodociągiem w Kaczorach. I podajemy w ten czas, jak coś się dzieje gdzieś na którejś hydroforni, to nie ma zagrożenia, że nie będzie wody w jakiejkolwiek miejscowości, bo jesteśmy w stanie od razu wodę podać. No może stać się coś takiego, że i w Kaczorach będzie taka, że awaria jakaś nastąpi, że nie będzie można podawać wodę, to Kaczory też będą mogły być przyłączone do hydroforni, czy w Dziębowie, czy w Morzewie, czy w Rzadkowie i też woda będzie zawsze. I to do tego doprowadzimy i to już, jeśli chodzi o Kaczory i to, co wspominaliśmy i również i strona tam następna, Zelgniewo, Brodna, Śmiłowo i Jeziorki, to samo. Przygotowujemy dokumentację już na połączenie Brodnej z Zelgniewem, czyli jak Brodne połączymy z Zelgniewem, to będzie wodę można pompować bądź z hydroforni z Zelgniewa, bądź z hydroforni Śmiłowa, w obojętnie którym kierunku. A więc jeśli coś się będzie wydarzyło, to też mamy zabezpieczenie, że wody nigdy nie zabraknie. I to właśnie tak robimy, żeby nasi mieszkańcy byli pewni, że wodę zawsze będą mieli. A żeby zawsze jeszcze też mieli, to hydrofornia kaczorska będzie od razu wyposażona w hydrofor. W razie braku prądu włącza się hydrofor i podaje wodę do sieci. To samo jeśli chodzi o Śmiłowo, też przygotowujemy dokumentację, żeby był agregat, przepraszam, mówiłem hydrofor, o agregat chodzi, że agregat też będzie zainstalowany i w Śmiłowie i w razie nie będzie prądu, też woda będzie podawana, bo to jest najważniejsze, żeby była woda. Także zabezpieczamy się tutaj z każdej strony i myślę, że to takie rozwiązanie już będzie docelowe i chyba na stałe. Także jeśli chodzi o te sprawy, no to tutaj już myślę, że wszyscy powinni być zadowoleni z tego, że tak to postępuje. Tutaj jeśli chodzi o te uchwały, które pan przewodniczący przedstawiał, jakie będą podejmowane, więc tak właśnie i wiem, że i na komisjach to takie były niezdecydowane zdania, jeśli chodzi o te KZN, czyli tutaj Krajowy Zasób Nieruchomości, czy Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa, jeśli chodzi o Wielkopolskę, bo to później jest SIM i my jesteśmy właśnie tej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w Wielkopolsce, gdzie akces przystąpienia podjęliśmy, tutaj sprawdzałem z panią mecenas w lipcu ubiegłego roku. No i później takie trochę nastąpiło zachwianie, w jakim kierunku to idzie.
No i wiemy, że tutaj dla mieszkańców też tutaj może się przyda ta wiadomość, jak słuchają, żeby wiedzieli, że takie coś będzie powstawało i tutaj wiem, że już większość radnych jest za tym, żeby kontynuować ten temat, czyli będziemy kontynuować, bo przecież po podjęciu uchwały o przystąpieniu do KZN-u przekształciliśmy grunty, gdzie można takie bloki pobudować, a więc musieliśmy wprowadzić najpierw zmianę w planie przestrzennym zagospodarowania. I te bloki powstaną na skrzyżowaniu ulicy Rzadkowskiej do Równopola, co jest. Czyli jedziemy do Rzadkowa, skręcamy do Równopola i tam na tym narożniku na razie, myślę, że nie na razie, bo chyba tam więcej na razie nie pomieści się, dwa bloki powstaną, około 50 mieszkań. No i to może powstać dosyć szybko, jeśli tutaj podejmiemy taką uchwałę, dlatego że w tym SIM-ie, co jesteśmy, jest około 20, tak, Danka, gmin? Około 20 gmin, no i my jesteśmy jako w pierwszej turze, że będzie realizowane tutaj w Kaczorze. Także realizujemy to i także myślę, że będzie to dobrze służyło, skoro jest takie przekonanie wśród wszystkich radnych, że będzie to dobrze służyło w przyszłości również naszym mieszkańcom. Natomiast jeśli chodzi o wykup gruntów pod zabudowę domków jednorodzinnych, trochę muszę powiedzieć, że trwały te negocjacje z właścicielami tych nieruchomości dosyć długo i w końcu tam doszliśmy do pewnych uzgodnień. No i tutaj to jest tak, że chcemy to wykupić, zapewniając właścicielom tych gruntów, że jeden właściciel i drugi właściciel z tych swoich gruntów pozostawia sobie 5 działek, a za resztę zapłacimy. I sprzeda to, reszta to mniej więcej tyle samo działek, może 6, może 7 w niektórym przypadku. Zapłacimy za te działki odpowiednią cenę i drogę. Także może być może taka sytuacja, że w przyszłym roku weźmiemy już to do budżetu, żeby uzbroić te działki, a jak uzbroimy, to będziemy mogli sprzedawać w ten czas już i myślę, że niektórzy mieszkańcy na to czekają. Także ja miałbym tyle do przekazania i dziękuję. Dziękuję bardzo. Serdecznie witam panią Annę Napierałę, dyrektor przedszkola publicznego w Rzadkowie. W większości porządku obrad, proszę panią Agnieszkę Grabowską, skarbnika gminy, o odczytanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok. Przewodniczący, przedstawiam projekt uchwały nr 30/274/2022 Rady Miasta i Gminy Kaczory z dnia 30 września 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, artykuł 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Rada Miasta i Gminy Kaczory uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwale nr 25/228/2021 Rady Gminy Kaczory z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy. Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Kaczory na 2022 rok o kwotę 4 935 294 zł 85 groszy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po wprowadzonych zmianach wynosi 48 784 051 zł 72 grosze.
2019. Dochody bieżące w kwocie 41 739 147 zł przy grosze, w tym dochody otrzymane na podstawie porozumień w kwocie 28 000 zł. Dochody majątkowe w kwocie 7 044 904 zł 69 groszy. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt drugi. Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy Kaczory na 2022 rok o kwotę 4 935 294 zł 85 groszy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po wprowadzonych zmianach wynosi 59 milionów, plan wydatków po wprowadzonych zmianach wynosi 59 650 588 zł i 19 groszy. Z tego wydatki bieżące w wysokości 40 680 243 zł, wydatki majątkowe w wysokości 18 970 345 zł i 19 groszy. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Punkt trzeci. Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. Punkt czwarty. Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. Punkt piąty. Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. Punkt szósty. Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. Punkt siódmy. Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały. Punkt osiem. Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały. Punkt dziewiąty. Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Kaczory. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Czy są pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Proszę bardzo. Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, moi goście. Ja chciałbym się odnieść do wczorajszej komisji, która się odbyła w sprawie właśnie tych wydatków i dochodów. I chciałem rzucić na dwa, w zasadzie zapytać się o dwa elementy. Tutaj było, że wydatki związane z opłatą na energię, wczoraj była na komisji mówione, że za basen wzrosną 400-500%, 4-5-krotnie. Moje pytanie w związku z tym, czy te zostały zaplanowane, czy ewentualnie będą program oszczędnościowy na basenie, bo tutaj mieszkańcy mówią, że może być ograniczenie, zamknięty basen będzie przez jakiś okres, a nie mamy tutaj, czy te pieniądze już są też wliczone w to i czy będzie taki program oszczędności wprowadzony. Tutaj co słyszymy, to rząd ogranicza to, że będzie, żeby samorządy te wprowadziły oszczędności. Ale później to dotyczące od razu też szkół, czy będzie, dlatego jak panie dyrektorki będą, to już od razu zadam to pytanie. Ale ja bym chciał zwrócić, jeżeli jedno nie wraca się do przyszłości, ale no co nie muszę, muszę to powiedzieć. 29 grudnia 2020 roku radni, Rada Gminy, komisje, członkowie komisji rozwoju gospodarczego, praworządności, budżetu oraz Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu wnioskowały do pana wójta wtedy o podjęcie działań w zakresie modernizacji osiedlenia ulicznego Placu Dróg na terenie gminy Kaczory, wymiana osiedlenia i fotowoltaikę. Chodzi o na basen, to mówiliśmy, a jeszcze wcześniej pan, jak rada powstała nowa sołecka i pan sołtys, mówiliśmy też o tym, żeby ten pole powstało fotowoltaiczne w 15 roku na byłym wysypisku śmieci. Ja chciałem zapytać, czy będzie realizacja, czy będą realizowane, jeżeli chodzi o fotowoltaikę. Dlatego, że od wszystkich gmin dookoła realizują tą fotowoltaikę, robią, żeby oszczędności, żeby było tego prądu więcej, żeby mniejsze koszty ponosić. Gminy mają teraz, zaraz, dookoła to robię. Szydłowo montuje, miasteczko montuje, ale mówiliśmy o tym, ale teraz idzie ten pęd, chociaż je straciliśmy.
ja mówię, że na basenie mogliśmy zrobić, żeby korzyści były, bo były na tym, na basenie można było robić, a były korzystne dla tego fotowoltaika, my żeśmy też korzystali. Ja zakładałem sobie, tu więcej osób zakładało, gdzie były korzystne te warunki do tego roku, do kwietnia. I jeszcze jedna sprawa, tutaj jest wpływ do budżetu. Jeden punkt chciałem, następny, gdzie jest wpływy, dochody, wydatki związane jest, tutaj mamy w Kaczorach 60 504 zł wydatki na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. Tutaj panem przewodniczącym komisji AA, z panem Sołtysem, żeśmy, bo był uchwałą w programie w marcu przyjęty przez uchwałę Rady Gminy, miał taki piknik, powstał, znaczy odbycie piknik trzeźwościowy. Z tego, co pan przewodniczący, były już ustalenia i pan sołtys rozmawiał z panem burmistrzem chyba i pan przewodniczący, rozmawialiśmy, komisja się spotkała, że ten program będziemy realizowali. Miała być duża impreza, ale w ubiegłym roku się nie była z uwagi na COVID, a w tym roku mieliśmy zaplanowane. No i z tego, co się pan przewodniczący przekazał, że komisja została rozwiązana, rozumiem, bo wymiana została pani Irena Udesz, ale pani Irena podobno została. Ja natomiast zostałem odwołany z tej komisji. No i komisja, pan przewodniczący powiedział, że komisja jest rozwiązana, więc tego pikniku nie będzie. No to chodziło o 1500 zł, a to mówimy, że 60 tysięcy jest dopłaty. Ale za daleko są posunięte, były prace już daleko, w związku z tym chciałem pokazać, że ten piknik się odbędzie w dużym składzie. Zapraszam dzieci, bo to dla dzieci. Dzieci będzie na przykład nad jeziorem, po jutro mamy koło setki osób, zawody i niepełnosprawni, i mamy nasza szkółka wędkarska i będzie okręg nanoteski, która będą dzieciaki od nas czterech będzie wyróżnionych w kategorii U15-20, a później na stadionie robimy razem z trenerami, rodzicami mecze piłkarskie, konkursy i zabawy. W tym partycypuje LZS trenerzy w zasadzie zjednoczeni, Rada Sołecka z Sołtysem i członkowie koła PZU Kaczory. Zapraszam wszystkich jutro na imprezę. Włączcie też pana burmistrza, zapraszam. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Ja tylko chciałem zwrócić na jeden element uwagę. Otóż polska energia jest oparta na polskim węglu. Węgiel dla elektrowni zdrożał o 800 na 1200, 1600 zł, tak mniej więcej. Natomiast prąd dla gmin zdrożał o 500%. Czegoś tutaj nie rozumiem. To państwowe firmy. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Pytanie z Henry, to czy zawiera ta komisja, czy to jest po prostu to, co jest możliwe do wprowadzenia do budżetu w tej chwili, jakie ruchy można zrobić, to są zawiązane. Tutaj nie ma środków zabezpieczonych na pokrycie kosztów energii czy ciepła jeszcze do końca tego roku. I będziemy to robić na sesji, kiedy będziemy już wiedzieli, mieli decyzję z budżetu państwa, że środki dla naszej gminy są przyznane w takiej i takiej wysokości. A więc ten czas jeszcze raz sesja się zbierze i wszystko wyprowadzimy tak, żebyśmy tutaj sobie poradzili z czym, co będzie. Także tutaj nie ma żadnej dojazdni, bo tutaj chyba to pani sami coś przedstawiała, że to są ruchy tymczasowe, a dokładne ruchy to będą, jak będziemy mieli na piśmie decyzję budżetu państwa, że taka kwota jest przyznana na gminy Kaczory. Także myślę, że to niedługo taka sesja znowu będziemy prosić, żeby się zwołać i zebrać. I w ten czas uwzględnimy to, co tutaj było mówione. Natomiast jeśli chodzi o skład komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, no to komisja została odwołana dlatego, że tutaj pewne właśnie już ruchy nastąpiły, że pani Irena Radkę odeszła z pracy i chciałem ją do tej komisji jednak wrócić, jako że doświadczona osoba, no i wszyscy dostali, nie tylko ty, Andrzej, dostałeś wypowiedzenie i podziękowanie dostały za pracę komisji. Także to wszyscy członkowie dostali i komisja została powołana ponownie. Nie uwzględniłem tutaj właśnie ciebie, jako że pełnisz funkcję przewodniczącego komisji. Tutaj jesteś też wędkarzem. Nie uwzględniłem też radnej pani Kasi Rajek tutaj i po prostu w innym składzie powołałem komisję, do czego burmistrza prawo. No i tak to zrobimy.
Natomiast jeśli chodzi o dotacje, to ja nie wiem, takiego typu już przede wszystkim. Nic nie wpłynęło tutaj do budżetu gminy, żeby jakąś dotację otrzymać na tego rodzaju piknik. Więc nie wiem, dlaczego ty tutaj mówisz, że nie dostaniesz dotacji, skoro nie złożyłeś takiego wniosku. Nawet to tak wiąc. Nie ma takiego wniosku. Nie wiem, przewodniczący nie dysponuje budżetem. Budżetem dysponuje burmistrz. A więc wniosek musi wpłynąć do odpowiedniej osoby. Takiego wniosku nie było, więc nie ma o czym mówić. Kompetentny był pan przewodniczący. Nie. Pan przewodniczący nie dysponuje budżetem. Ale nie, chodzi o współpracę z panem odnośnie pikniku organizacji. To pan przewodniczący. No to nawet, ja nie wiem, to już wy musicie ustalić, kto ma złożyć wniosek, nie? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z pan z radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki 10 odpowiednich. Kto jest przeciwny? Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę. Stwierdzam, że rada przyjęła mną uchwałę jednogłośnie. Punkt czwarty porządku obrad, proszę pana Kazimierza Złotowskiego o odczytanie projektu uchwały. Uchwała numer 30 łamane przez 275 łamane 2022 Rady Miasta i Gminy Kaczory z 30 września 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kaczory na lata 2022-2028. Na podstawie artykułów prawnych wymienionych w uchwale Rada Miasta i Gminy Kaczory uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową gminy Kaczory na lata 2022-2028 uchwaloną uchwałą nr 25 łamane przez 227 łamane 2021 Rady Gminy Kaczory z 29 grudnia 2021 roku, zmienioną uchwałą nr 26 łamane przez 234 łamane 2022 Rady Miasta i Gminy Kaczory z 23 lutego 2002 roku, uchwałą nr 27 łamane przez 247 łamane 2022 Rady Miasta i Gminy Kaczory z 8 kwietnia 2022 roku oraz uchwałą nr 29 łamane przez 272 łamane 2022 Rady Miasta i Gminy Kaczory z 7 lipca 2022 roku obejmującą po pierwsze dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt drugi. Zmienia się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe uchwalone w wyżej wymienionej uchwale zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Kaczory. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Czy są pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem wyżej wymienionej uchwały? Proszę o podniesienie ręki 10 przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła wyżej uchwałę jednogłośnie. I uchwała nr 30 łamane przez 276 łamane 2022 Rady Miasta i Gminy Kaczory z 30 września 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w artykule 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela,
określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. I na podstawie artykułów prawnych wymienionych w uchwale Rada Miasta i Gminy Kaczory uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale numer 19/152/2017 Rady Gminy Kaczory z 31 marca 2017 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w artykule 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela. Określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zmienionej uchwałą numer 28/242/2018 Rady Gminy Kaczory z 27 czerwca 2018 roku. Paragraf drugi otrzymuje brzmienie. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz nauczycieli niewymienionych w artykule 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Kaczory zgodnie z poniższą tabelą. W tabeli są określone stanowiska, czyli logopeda, pedagog, pedagog specjalny, psycholog, terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy oraz inni specjaliści prowadzący zajęcia specjalistyczne zatrudnieni w szkołach i przedszkolach. Dla wymienionych obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin jest 22 godziny, z wyjątkiem logopedy i innych specjalistów, tam jest godzin 20. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Kaczory. Paragraf trzeci. Traci moc uchwała numer 28/242/2018 Rady Gminy Kaczory z 27 czerwca 2018 roku, zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w artykule 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2018 roku, pozycja 5681. I paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2022 roku. Dziękuję bardzo. Czy są pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Panie dyrektor, czy mam to wszystko pojęte? Bo tak smutnie jesteście i dożyć byśmy chcieli zająć wasze stanowisko jakieś. Ja to nie podważę. Jeżeli ktoś chce zabrać głos, to bardzo. Jeśli nie ma uwag, przystąpimy do głosowania. Pracownik jest wyżej uchwały. Dziękuję. Ktoś przeciwny? Widzę. Kto się wstrzymał?
stwierdzam, że Rada Gminy podjęła wyżej wymienioną uchwałę jednogłośnie. Punkt 6 porządku obrad, uchwała numer 30/277/2022 Rady Miasta i Gminy Katory z dnia 30/2020 roku, zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kaczora. Na podstawie artykułów wymienionych w uchwale Rada Miasta Gminy Kaczory uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W regulaminie wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kaczory, stanowiącym załącznik do uchwały nr 10/97/2019 Rady Gminy Kaczory z dnia 20 grudnia 2019 roku, wprowadza się następujące zmiany. Podpunkt pierwszy. W paragrafie 9 dodaje się punkt 5 w brzmieniu. 5. Mentora w wysokości 50 zł miesięcznie za każdego nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu nauczyciela powierzonego opiece. Podpunkt 2. W paragrafie 10 ustęp 1 otrzymuje brzmienie. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa, doradcy metodycznego, opiekuna staży lub mentora, a jeśli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca, to od tego dnia. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta gminy Kaczory. Paragraf czwarty. Paragraf trzeci. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2022 roku. Czy są pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Proszę bardzo. Ja raz Państwu radnym wczoraj tłumaczyłam, ale może wybrali goście tutaj za słowo, jakie może jest obce. Powiem o co chodzi. Do 31 sierpnia wszyscy nauczyciele, którzy realizują pracę, mają powietrzna staż. Od 1 września 2022 roku też musi być tak zwany opiekun stażu, ale ustawodawca nazwał tego opiekuna Czy są pytania uwagi do tego projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest radnym za podjęciem uchwały? Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że w Rzymie uchwała została podjęta jednogłośnie. Serdecznie witam Panią Marzenę Manicką, dyrektora publicznego przedszkola w Zerniewie. Witam przedstawicieli mediów. Punkt 7 porządku obrad. Proszę Pana Kazimierza Zachowskiego o odczytanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia miasta gminy Kaczory do stowarzyszenia pod nazwą Unia Miasteczek Polskich. Uchwała nr 278 łamane przez 2022 Rady Miasta i Gminy w Kaczorach z 30 września 2022 roku w sprawie przystąpienia miasta i gminy Kaczory do stowarzyszenia pod nazwą Unia Miasteczek Polskich. Na podstawie artykułów prawnych wymienionych w uchwale Rada Miasta i Gminy Kaczory uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na przystąpienie miasta i gminy Kaczory do stowarzyszenia pod nazwą Unia Miasteczek Polskich, zwane dalej stowarzyszeniem, na zasadach określonych w statucie stowarzyszenia. Paragraf drugi. Status stowarzyszenia pod nazwą Unia Miasteczek Polskich stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Składki członkowskie wynikające z przynależenia miasta i gminy Kaczory do stowarzyszenia opłacane będą z budżetu miasta i gminy Kaczory. Paragraf czwarty. Na przedstawiciela miasta i gminy Kaczory w stowarzyszeniu wyznacza się burmistrza miasta i gminy Kaczory. Paragraf piąty. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Kaczory.
Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Proszę bardzo. To jest stowarzyszenie na świecie Polski będzie miało tylko formę doradczą i reklamującą, bo nic żadnego funduszu nie mają. Chyba ty. Jeszcze informująca raczej też. Tak. Ja tam byłem niedawno na tym zdjęcie. No tam jest taki kontakt bezpośrednio z ludźmi z ministerstwa poszczególnych, a więc warto być. I po prostu nasi pracownicy tutaj z urzędu będą mogli pojechać i bezpośrednio tam uczestniczyć, a może i radnie będą niektórzy chcieli. Bo czego nikt nie powiedział, że tak udał tym po prostu skokarze. I jaka będzie składka? To nie są instrukcje. Ale nie pamiętam. 2000 było. Bo to jest odbiorności mieszkańców danej gminy czy miasteczka. Ale to by było. I zależy od wielkości mieszkańców. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chce zabrać głos? Nie widzę, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem wyżej uchwały, proszę. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę, kto jest wstrzymał. Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Gminy podjęła uchwałę jednogłośnie. Punkt 8 porządku obrad. Proszę pana Ryszarda Grzelaka o czytanie projektu uchwały. Proszę bardzo. Uchwała numer 30, łamane 279, łamane 2022 Rady Miasta i Gminy Kaczory z dnia 30 września 2022 roku w sprawie udzielenia dotacji na remont organów w kościele parafialnym pod wezwaniem przemienienia pańskiego w muzeum. Na podstawie artykułu 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Paragraf 1. Rada Miasta i Gminy Kaczory udziela parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem przemienienia pańskiego w Murzewie dotacji w wysokości 30 tysięcy złotych na remont instrumentu organów pneumatycznych w kościele parafialnym w Murzewie wpisanym do rejestru zabytków. Paragraf 2. Przekazanie i rozliczenie dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy miastem i gminą Kaczory, a parafią rzymskokatolicką pod wezwaniem przemienienia pańskiego w muzeum. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Kaczory. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. No, czy są pytania lub uwagi do projektu uchwały? Jeśli nie ma uwag, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem wyżej wymienionej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Gminy podjęła wyżej wymienioną uchwałę jednogłośnie. Punkt 9 porządku obrad. Proszę pana Kazimierza Zawodzkiego. Uchwała nr 30, łamane przez 270, łamane 2022 Rady Miasta i Gminy w Kaczorach z dnia 30 września 2022 roku w sprawie rozpatrzenia petycji. Na podstawie artykułów prawnych wymienionych w uchwale Rada Miasta i Gminy Kaczory uchwala co następuje. Paragraf 1. Petycję złożoną w dniu 1 sierpnia 2022 roku przez pana Patryka Janusza Króla w zakresie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy rozpatruje się negatywnie. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miasta i Gminy Kaczory. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu,
26 spotkała się komisja w składzie Henryk Witt, Mariusz Kończak, Andrzej Rybiński jako przewodniczący. Tą petycję żeśmy rozpatrywali. No i powiem, że było troszeczkę, nie może kontrowersji, ale troszeczkę mieliśmy problem, bo w zasadzie zmieniły się przepisy odnośnie 23 czerwca 2001 roku weszły w życie ustawowe wzmocnienia Młodzieżowej Rady. Wcześniej brakowało tych uregulowań i chodzi o to, że na dzień dzisiejszy nie ma takiej możliwości, bo tylko pan wójt, burmistrz może powołać, bądź stowarzyszenie, grupa się spotkać i może taką młodzieżową powołać. Tylko, że zazwyczaj powiem tak, że paragraf artykuł 5b został wzmocniony w samorządzie i teraz chciałbym powiedzieć, że tej rady nie można tak powołać sobie bez tego, bez... Znaczy on powołuje młodzieżowo, dlatego na wniosek oczywiście, bo jest 5 kroków, mogę powiedzieć, ale nie będę mówił, bo jest proste, że taką młodzieżową radę powinno się robić na początku kadencji. Dlatego my byliśmy zdania, bo chcieliśmy, jak Rada Sołecka powstała pod przewodnictwem tutaj pana Sołtysa, my żeśmy proponowali, żeby taką młodzieżową Radę Sołecką stworzyć. Natomiast teraz uważam, że jest potrzeba, bo sam pan burmistrz powiedział przed chwilą, że integracja młodzieży, a żeby młodzi mieli prawo głosu, a ta ustawa, zmiana artykułu 5b o samorządzie wzmocniła kompetencje tej Rady. Jesteśmy za tym. Tak mówię, żeby w następnej kadencji taka młodzieżowa rada powstała. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeśli by ktoś tutaj z naszej młodzieży terenu gminy Kaczory wziął taki wniosek, to można było to rozważyć. Ale nie może nam ktoś dać tutaj sen, żeby się takie coś dzieje. Nie wiem, dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę, kto jest wstrzymał. Nie widzę. Dziękuję bardzo. Punkt 10 porządku obrad. Zajęcie stanowiska w sprawie wykupu gruntów pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowości Kaczory. To było szeroko omawiane na spotkaniu, które się odbyło przed sesją. Nie wiem, czy pan burmistrz jeszcze chciałby odwołać głos w tej chwili w sprawie, czy już zostało to wszystko wyjaśnione. Chodzi o tereny, które są, czy pan burmistrz mówił tutaj wcześniej, po prawej stronie jadąc z Kaczor w stronę Rzadkowa. Chodzi o wykup tych gruntów. Kto z państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Jeśli nie ma uwag, przystępujemy do głosowania. Proszę o przegłosowanie stanowiska przez podniesienie ręki i naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem wymienionego stanowiska? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że podjęła stanowisko w sprawie wykupu gruntów pod budownictwem mieszkaniowym w miejscowości Kaczory jednogłośnie. Punkt 11 porządku obrad. Proszę pana Kazimierza Zdrowskiego o odczytanie uchwały. Uchwała nr 30 /281/2022 Rady Miasta i Gminy Kaczory z 30 września 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego aportu w postaci prawa własności nieruchomości do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Wielkopolska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rawiczu. I na podstawie artykułów prawnych wymienionych w uchwale Rada Miasta i Gminy Kaczory uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy.
wyraża się zgodę na wniesienie przez miasto i gminę Kaczory do spółki pod nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Wielkopolska, spółka z OO z siedzibą w Rawiczu, zwana dalej spółką, wkładu niepieniężnego, czyli aportu w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kaczorach przy ulicy Górnej, oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 925/5 obręb Kaczory o powierzchni 0,9086 hektara zapisaną w księdze wieczystej pod numerem PO1H/000-23680/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chodzieży w celu realizacji inwestycji polegającej na wybudowaniu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Paragraf drugi. Objęcie udziału w spółce nastąpi po wartości nominalnej w zamian za wkład niepieniężny wymieniony w paragrafie pierwszym, którego wartość zostanie określona na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Kaczory. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Czy są pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Proszę bardzo. Decyzja, że wchodzimy w ten projekt, uważam, że nie należy się wycofywać, ale czas leci i ten operat szacunkowy wydaje mi się, że już powinien być zrobiony, jeżeli chcemy aportem tą nieruchomość przekazać, bo tak naprawdę nie znamy nawet wartości tej działki. To po pierwsze, po drugie myślę, że wniosek formalny powinien być taki, że należałoby jeszcze z regulamin znać, na jakich zasadach będzie odbywała się sprzedaż tych mieszkań, bo uważam, że to jest klucz całej inwestycji, bo wybudować suchy blok za miliony to nie jest sztuka, ale potem ten sposób, w jaki będzie on funkcjonował, to jest chyba najważniejsze na chwilę obecną. Dziękuję. Dlatego ja po prostu się wstrzymał od głosu. Myślę, że to pewnie co, żeby tutaj zostać. Te mieszkania nie będą sprzedawane. To będą pierwsze. No widzi pani, już mam pierwszy. Nie. Ustali zasady wynajmowania tych lokali, co wynika z aktu notarialnego. I co, to nie jest to możliwe, bo nie rozpoczęto budowy. Rozumiem, po 15 latach nie wiem o tym. To będzie na zasadzie najmu. One będą sprzedawane na rynku. Najemców, ale dopiero po 15 latach najemców. Taka możliwość. Taka możliwość. Lub płatnia kredytu. Lub płatnia kredytu, tak. Proszę, my nie będziemy kredytu tak podać. Czyli po 15 latach możliwość wykupu, tak? Po 15 latach najemców jest możliwość wykupu przez najemcę lokalu, tak? Tak. Chcę sam jakieś inne pytania. Jeśli nie ma pytań, proszę o głosowanie. Kto z Państwa nie jest za? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę, kto się wstrzymał. Dwóch radnych. Stwierdzam, że wyżej uchwała została podjęta większością głosów. Mam pytanie. Teraz następny punkt są sprawozdania dyrektorów. Robimy przerwę, tak? 5-minutową taką małą przerwę i spotykamy się tutaj na sali. Proszę bardzo. Tak, jeśli chodzi o ten KZN, te obawy, co tutaj pan Damian przedstawia, to powiem szczerze, ja też mam. To powiem szczerze, liczymy i tutaj będzie sygnał, prawda? Bo tutaj rozmawialiśmy przed sesją jeszcze, zanim tą decyzję podejmujemy. Chodzimy w coś nowego. Chcemy tutaj rozwiązywać problem mieszkaniowy dla naszych mieszkańców. I w tym kierunku tutaj to działamy. Jak to będzie funkcjonowało, to jeszcze, bo to jest coś, co powstaje nowego na terenie tutaj naszego kraju całego. To jest Krajowy Zasób Nieruchomości, SIM-y, to są te społeczne inicjatywy mieszkaniowe, które właśnie są tworzone w poszczególnych
województwa, bądź szczególnie tam jakichś regionach. No i my to przystąpiliśmy, tak jak mówiłem wcześniej, w lipcu i tutaj z radnymi dyskutowaliśmy, czy iść dalej, czy nie iść dalej. No jednak tutaj większością wątków postanowiliśmy, dobrze, idziemy dalej w to. Czyli no, niech idzie, że te mieszkania tu powstaną, te dwa bloki i może to będzie dobrze służyło przyszłości naszym mieszkańcom. Jest pewne tutaj znak zapytania, na które nikt do końca nie odpowie, panie Damianie. I tutaj takich pytań, to byśmy mogli stawiać bardzo dużo. Ale no, myślę, że warto zaryzykować i idziemy w tym kierunku. Natomiast wycena działki, to już tam jest zgłoszona i to już się tam przystępujemy do tego. No i tutaj prawdopodobnie będziemy musieli odprowadzić od tej wyceny VAT później. Bo to takie prawdopodobnie będzie, że jak APO przekazujemy, to trzeba będzie odprowadzić VAT. A więc tutaj trochę na co będzie ten się kosztował. Więc to pierwsze, ja jeszcze chciałem o tej fotowoltaice. O tej fotowoltaice to bym, ja tutaj odpowiadałem i to chyba w końcu tak było zadane pytanie, że to jeszcze nie był czas dobry dla fotowoltaiki, jeśli chodzi o instytucje, a więc i dla gmin, bo żadnego dofinansowania w tym momencie nie było i jeszcze też nie ma. W każdym bądź razie i przeliczymy sobie wszystko, co nam się opłaci, jakie koszty będą. I tak jak tutaj już rozmawialiśmy nieraz z kolegami o fotowoltaice, jak tylko taka będzie stworzone dobre warunki do tego zakładania, to na pewno też przystąpimy i pierwsze co będzie, to na pewno wyzwania. Bo tam jest największy nośnik energetyczny i o tym cały czas rozmawiamy i tylko przystąpimy do tego, mówię, jeśli będą opłacało się, jeśli to się będzie opłacało. W każdym bądź razie i tak samo jeszcze tutaj były wskazane i inne obiekty, które by warto było pod mocą kontanikę tuż. Myślę, że jeszcze gminy nie przystępowały i nie przystępują, chociaż może temat już nieśmiało podejmują. Bo nie było do tego warunków. Także tutaj myślimy o tym również i na pewno w przyszłości też do tego dojdzie, że ta fotowoltaika pojawi się również i u nas. Także tym razem naprawdę proszę wiedzieć, że to jest takie pierwsze ciało, które tutaj ja też nie byłem przekonany. Dlatego tutaj z radnymi dyskutowaliśmy o tym do końca, żebyśmy wspólnie podeszli tutaj do tego, że wspólnie podejmujemy decyzję, że jednak tutaj idziemy w ten KZN, ten społeczną inicjatywę mieszkaniową, no i tak tutaj podjęliśmy tą decyzję, no i będziemy. Może to rzeczywiście być tak, że będą te mieszkania takie dla mieszkańców akurat potrzebne. I wiemy, że na to było już 3 miliony złotych przyznane, gdzie nasza gmina 3 miliony złotych na to już otrzymała. Te 3 miliony złotych przekazaliśmy już na konto tej spółki KZN do Poznania, do Poznania. I także tutaj to zaczyna się coś dziać, prawda? Mamy takie gdzieś tam już może na następnej sesji albo i wcześniej poprosimy tego prezesa, pana Strasica, żebyśmy popatrzyli na te projekty, co oni proponują, bo tam pewnie rozmawiałem też z kolegami niektórymi odnośnie rozwiązań, co oni proponują i są jakieś zastrzeżenia pod względem technologicznym. Więc będziemy mogli to jeszcze przedyskutować z nimi, czy te rozwiązania, co proponują, będą korzystne dla tych, co będą kupować później. I to myślę, że doprowadzimy do takiego spotkania, żebyśmy przy tym byli, co tutaj u nas będzie powstawało na terenie naszej gminy. Także tyle to chciałbym powiedzieć. I jeszcze mam jedno pytanie, tak? Teraz rozmawiamy. W Kaczorach tego, nie znamy całej prawdy o Ośmiłowie. Chcemy też, żeby tutaj było się powiedziane o budownictwie w Ośmiłowie Pogorzelicz. No i teraz tutaj Grzegorz Puchała mówił o Zelmierzie.
Ja tam nie znam tych trzech prawdy, co mam być. No. Bo my nie wiemy, to rozmawiamy, a kogo możemy rozwinąć. Nie, no, jest tak, po prostu zastupowały. To jest tak. Budownictwo wiedzielą jeszcze na te czasy powrożenia. Ale tam wystąpiono do mnie, nie pamiętam teraz, otrzymało około 60 tysięcy miało powstać na tej działce. Powiedziałem, że działka jest zbyt mała, żeby na tyle mieszkań na działce pogodę nie pomógł. To ludzie muszą żyć, muszą być parkingi, musi być wolna przestrzeń, muszą się ludzie przemieszczać, więc troszeczkę za dużo. I dlatego proponowałem tym osobom, co tutaj u mnie były, żeby napisanie wniosek o zmianę w planie. Tutaj, żeby to poszło planem, żeby urbanista zadecydował. Ile na tej działce mieszkań może powstać, jaki blok. Czyli tutaj nie decyzją burmistrza, tylko zmianą planu. Czyli my byśmy następnie rozstrzygnęli, jaki blok i ile mieszkań może powstać. Taki wniosek nie wpłynął, żeby wprowadzić zmianę w planie przestrzennym zagospodarowania. Podobnie w zamknięciu. Tak było też, żeby decyzję wójt ten czas jeszcze, żeby wójt decyzję wydał na budowę. Nie pamiętam dokładnie, od 40 chyba do 60 domków jednorodzinnych, czyli powstaje nowe osiedle. Prawie mieszkańców by było, tak jak niektóre miejscowości mają. Więc ja mówię, że też tutaj decyzją nie mogę tego załatwić. Proszę napisać zmianę o wprowadzenie zmian w planie przestrzennym zagospodarowania. Pójdzie to przez sesję, mieszkańcy Zewniewa będą widzieli, o co chodzi, co tam ma powstać i oficjalną drogą to zrobimy. Wniosek o zmianę w planie przestrzennym zagospodarowania na ten teren w Zewniewie nie wpłyną. Więc taka jest sytuacja. Dziękuję bardzo. Wszystkie kwestie zostały wyjaśnione. Poproszę 5-minutową przerwę przed dyrektorem.
oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach egzaminów. Proszę bardzo, szkoła podstawowa, pani dyrektor szkoły podstawowej w Kaczorach. Szanowni Państwo, przedstawię sprawozdanie z działalności dydaktyczno-wychowawczej i realizacji zadań oświatowych Szkoły Podstawowej imienia Świętego Jana Pawła II w Kaczorach za rok szkolny 2021-2022. W minionym roku szkolnym w Szkole Podstawowej imienia Świętego Jana Pawła II w Kaczorach zatrudnionych było 48 nauczycieli, w tym 37 nauczycieli na pełnym etacie, 8 nauczycieli w niepełnym wymiarze godzin, dwóch nauczycieli uzupełniających etat, jeden nauczyciel na zastępstwie. Jeśli chodzi o pracowników administracyjnych, to tak, jeden pracownik administracyjny, 11 pracowników obsługi. Dwóch nauczycieli pełnozatrudnionych przebywało w minionym roku szkolnym na urlopie dla poratowania zdrowia. Wśród nauczycieli zatrudnionych w naszej szkole, jeśli chodzi o stopień awansu zawodowego, przedstawia się to w następujący sposób. 36 nauczycieli posiada stopień nauczyciela dyplomowanego, 5 nauczycieli posiada stopień nauczyciela mianowanego, 3 nauczycieli stopień nauczyciela kontraktowego, 3 nauczycieli stażystów, 1 nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego. W roku szkolnym 2021-2022 staż na kolejny stopień awansu zawodowego odbywało 5 nauczycieli. 1 nauczyciel na stopień awansu nauczyciela dyplomowanego, 2 na stopień nauczyciela mianowanego i 2 na stopień nauczyciela kontraktowego. Wszyscy nauczyciele zatrudnieni są zgodnie z kwalifikacjami, niektórzy posiadają 2 lub nawet więcej kwalifikacji do nauczania w szkole. Na początku roku szkolnego było 387 uczniów, którzy uczyli się w 20 oddziałach. Na koniec roku szkolnego było 408 uczniów. Czym to było spowodowane? 21 uczniów zostało przyjętych do szkoły, jak wiemy, po wybuchu wojny w Ukrainie i takich uczniów mieliśmy 21. Byli to uczniowie ze statusem uchodźca z Ukrainy. I mamy 2 uczniów pochodzenia romskiego. Spośród ogólnej liczby uczniów 2 zostało objętych nauczaniem indywidualnym, a 9 uczniów zakwalifikowanych było do nauczania specjalnego. Do 20 grudnia 2021 roku dzieci uczyły się stacjonarnie. Od 20 grudnia było nauczanie zdalne i do szkoły dzieci w zasadzie wróciły po feriach dopiero w lutym. Później też było nauczanie zdalne, ale tylko dla poszczególnych klas i było to podyktowane sytuacją, gdy wystąpił w klasie COVID lub też dziecko na przykład było chore lub też nauczyciel. I całe klasy wtedy jeszcze zgodnie z procedurami były zmuszone uczyć się zdalnie. Rok był, jeśli chodzi o pracę, o naukę, o wszystkie zadania wychowawcze, wszystkie działania w szkole, był rokiem dosyć trudnym, ponieważ, tak jak powiedziałam, w tym pierwszym półroczu, jeszcze o ile pracowaliśmy stacjonarnie, szkoła pracowała stacjonarnie, wiele rzeczy mogło się odbyć. Natomiast w drugim półroczu, kiedy w szkole bardzo często klasy, no niestety, były wysyłane na zdalne nauczanie, ta praca była taka dosyć ciężka. Dużym wyzwaniem też było rozpoczęcie nauczania dzieci z Ukrainy. Dzieci te były dopisane zgodnie ze swoim rocznikiem, bądź też do klas, do których powinny chodzić, bądź też po decyzji do klas niższych, po decyzji dyrekcji do klas niższych, w związku z tym, jak radziły sobie z językiem polskim. Taka była możliwość i tak to było robione. Tak jak powiedziałam, mieliśmy 21 uczniów. Cały czas ta liczba jest ruchoma. W tej chwili mamy, na przykład w tym roku szkolnym, mamy 14 uczniów z Ukrainy. Także można sobie policzyć, jak to wyglądało. I 3 dzieci romskich, ale 2 z tego, co wiem, jeszcze nie mamy oficjalnej informacji, rodzina się wyprowadziła. Główne cele pracy szkoły w roku szkolnym 2021-2022 zostały wyznaczone na podstawie kierunków polityki oświatowej państwa, wyników wniosków nadzoru pedagogicznego, wytycznych organu prowadzącego i działań wynikających ze specyfiki placówki.
No wiadomo, że do najważniejszych z nich należy realizacja podstawy programowej oraz przestrzeganie przepisów prawa oświatowego dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej. Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb uczniów. Bezpieczeństwo jako priorytet w ubiegłym roku szkolnym mieliśmy. Bezpieczeństwo uczniów w szkole. Uwzględnianie kierunków polityki oświatowej państwa na bieżący rok oraz wspieranie nauczycieli w procesie realizacji podstawy programowej, zwłaszcza przy tym nauczaniu hybrydowym lub zdalnym. Uczniowie naszej szkoły, jak co roku, byli objęci wszechstronną, sformalizowaną pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Odbywały się zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, szczególnie z przedmiotów matematyka, język polski, język angielski. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze odbywały się również dla dzieci z klas 1-3. Zajęcia logopedyczne, zajęcia rozwijające zainteresowania, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne. Odbywały się stałe konsultacje z pedagogiem, z psychologiem szkolnym. Odbywały się zajęcia terapeutyczne z elementami socjoterapii. Uczniowie również byli objęci zindywidualizowaną ścieżką kształcenia. Odbywały się zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. 79 uczniów korzystało właśnie z tej sformalizowanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w naszej szkole. Rozwijane były zainteresowania uczniów, działały koła zainteresowań, koła przedmiotowe, koła artystyczne, sportowe i naukowe. Uczniowie naszej szkoły brali udział w szeregu konkursów, w zasadzie we wszystkich konkursach wojewódzkich, czyli w konkursie języka polskiego, matematyki, fizyki, geografii, historii, chemii, biologii. Brali udział również w powiatowym konkursie matematycznym oraz powiatowym konkursie ortograficznym i międzynarodowym konkursie języka angielskiego FOX. Odbywały się również mistrzostwa powiatu w piłce nożnej. Realizowaliśmy również szereg programów, projektów i akcji. Jednym z nich to była fluoryzacja oraz dentystyczne badania przesiewowe w ubiegłym roku. Ogólnopolski program profilaktyki czerniaka Znam je. Dalej, projekt ogólnopolski Zdrowo jem, więcej wiem. Ogólnopolski program edukacyjny Akademia Bezpiecznego Puchatka. Projekt profilaktyczny Dzień Bezpiecznego Internetu. Udział w akcji Zbieranie nakrętek. Program Bieg po zdrowie, udział w zbiórce elektrośmieci, a także w naszej szkole w wyniku zaistniałej potrzeby, jaką była właśnie potrzeba pomocy wojennym uchodźcom z Ukrainy, szkoła włączyła się i bardzo zaangażowała w pomoc. W szkole zrobiono punkt zbiórki potrzebnych ubrań, rzeczy, produktów. Szczególnie tutaj podziękowania dla pani Agnieszki Zych i pani Marii Wysockiej, które były koordynatorkami tej całej akcji, tej zbiórki. Tutaj bardzo się zaangażowały. Zaangażowali też rodziny z Kaczor, rodziców naszych dzieci. I myślę, że był to też taki sprawdzian dla współpracy z rodzicami, z mieszkańcami. Odbywały się również wycieczki szkolne, mimo tej zmienionej jeszcze sytuacji. Odbywały się wycieczki szkolne i takich wyjść, odnotowano wyjść, wyjazdów grupowych zorganizowanych przez nauczycieli, odnotowano aż 70. Były to wycieczki turystyczno-krajoznawcze, były to wyjazdy do kina, do teatru, były to wyjazdy na przykład do Ośrodka Edukacji Leśnej w Zdrojowej Górze, były to różnego rodzaju warsztaty, w których uczestniczyli uczniowie, lekcje w muzeach, w Pile, w Osieku, w Gąsawie, lekcje w Bibliotece Publicznej w Kaczorach. Także było tego, odnotowaliśmy tego aż 70. Współpracowaliśmy z wieloma instytucjami, przede wszystkim z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w Pile, z policją, z Centrum Wspierania Rodzin, z biblioteką w Kaczorach, z kuratorami sądowymi, z parafią w Kaczorach, z Ochotniczą Strażą Pożarną, z Centrum Kultury w Kaczorach. No oczywiście najważniejsza współpraca to tutaj, dlatego na końcu zaznaczę, współpraca z organem prowadzącym. Za wszelką pomoc, za współpracę, za działanie na rzecz naszych dzieci serdecznie wszystkim dziękuję.
jak przedstawiały się wyniki egzaminów w 8 klasie. W dniach 24-26 maja odbył się egzamin ósmoklasisty i z naszej szkoły 54 ósmoklasistów pisało ten właśnie egzamin. 51 otrzymało arkusz standardowy. Jeden uczeń wypełniał arkusz ze względu na swoje dostosowania w związku z orzeczeniem i pisało też egzamin dwóch uczniów z Ukrainy, też mieli inny arkusz ze względu na ograniczoną znajomość języka polskiego, która utrudniała zrozumienie czytanego tekstu, bo wiemy, że ci uczniowie przyszli stosunkowo późno, jak na czas przygotowania się do egzaminu w 8 klasie. I jak przedstawiały się wyniki w naszej szkole? Tak jak powiedziałam, 54 uczniów pisało i wyniki przedstawiają się następująco. Język polski uzyskaliśmy 54% i w skali staninowej jest to stanin 4. Z matematyki 55% i jest to stanin 5. I z języka angielskiego 60% jest to też stanin 5. Nie wiem, czy mam jakoś szerzej omawiać te wyniki, bo mam tutaj rozpisane, ale myślę, że wystarczy tylko procentowo. Wystarczy. Mam tutaj też w porównaniu, jak to klasy, bo trzy klasy pisały, jak to każda klasa napisała, ale myślę, że są to wystarczające wyniki, wystarczające informacje. Ja to chciałabym przedstawić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są pytania na przedstawione informacje? Proszę bardzo. Czy uczniowie ze szkoły mają dostęp do Orbita, natomiast popołudniami nie wynajmujemy. Nie wynajmujemy. Nawierzchnia jest bardzo zniszczona. Nie stosują się wynajmujący do wymogów, jakie tam mamy. Złe obuwie, jest poniszczona nawierzchnia. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś inne pytania? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Szkoła podstawowa w Śmiłowie, pani Dorota Kończak. Szanowni Państwo, chciałabym pokrótce przedstawić sprawozdanie z pracy dydaktycznej, wychowawczo-opiekuńczej i organizacyjnej Szkoły Podstawowej im. Straży Granicznej II Rzeczpospolitej w Śmiłowie. Zajęcia w szkole odbywały się oczywiście w ośmiu oddziałach. Do szkoły uczęszczało 116 uczniów i od marca do szkoły, tak, bo dzieci tak systematycznie przychodziły, znaczy systematycznie przychodziły sukcesywnie, bo od marca do nawet do maja 11 uczniów z Ukrainy i dla nich w dwóch grupach zorganizowano po 6 godzin języka polskiego. Myślę, że ten język był bardzo pomocny dla tych dzieci, ponieważ te dzieci, które przyszły w marcu, pod koniec czerwca już w miarę dobrze rozumiały nas, rozumiały swoich kolegów. Także myślę, że tutaj akurat ten język polski spełniał swoje zadanie. Jeżeli chodzi o nauczycieli, w naszej szkole pracowało 19 nauczycieli, 10 na pełnych etatach, 9 nauczycieli na uzupełnienia etatów. Jeżeli chodzi o bazę dydaktyczną szkoły, w tym roku skorzystaliśmy z programu. Program nazywał się Laboratoria Przyszłości i za kwotę 60 tysięcy zakupiliśmy sprzęt AGD oraz sprzęt na zajęcia informatyczne. W tym roku będą się w szkole, już się właściwie odbywają, zajęcia z robotyki dla uczniów klas młodszych oraz zajęcia kulinarne dla klas starszych, dla wszystkich chętnych dzieci. Z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa do biblioteki szkolnej zakupiono program biblioteczny, czytnik oraz książki w wysokości maszyny. Zakupiono także stoliki, krzesła do jednej z sal i to też taka dosyć poważna kwota, bo około 8 tysięcy za to nas kosztowało.
Jeżeli chodzi o takie specjalne potrzeby edukacyjne, bo wiecie Państwo dobrze, że musimy realizować w szkołach pomoc psychologiczno-pedagogiczną, dlatego też w tym roku mieliśmy bardzo, bardzo dużo zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci. Były to terapia logopedyczna, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia wyrównawcze, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne. Mieliśmy dwie zindywidualizowane ścieżki edukacyjne oraz zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne oraz wspomniane wcześniej przeze mnie zajęcia dla uczniów z Ukrainy. Działały również koła zainteresowań, były to koła artystyczne, koło sportowe, koło matematyczne, muzyczne, koło języka angielskiego, koło RUR, czyli ratujemy, uczymy ratować, oraz koło regionalne. Najważniejsze wydarzenia tego roku to tutaj wszystko odbywało się zgodnie z kalendarzem imprez, ponieważ szkoła pracowała, powiedzmy, mimo jeszcze pandemii, ale w miarę normalnie. A do ważniejszych takich naszych uroczystości to apel, który organizowaliśmy z okazji 11 listopada tutaj właśnie w Centrum Kultury, oraz poświęcenie naszego sztandaru. To były takie dwie nasze duże, ważniejsze uroczystości. W tym roku szkolnym udało nam się też zorganizować kilka wycieczek. Były to wycieczki do Wałcza, dwie wycieczki do Bydgoszczy, dwie wycieczki do Torunia, do kina, dwudniowa wycieczka do Gdańska dla klas starszych. Jeżeli chodzi o współpracę, to tak jak już moja poprzedniczka powiedziała, tak samo szkoła w Siemiłowie tutaj z różnymi instytucjami współpracuje. I chciałabym teraz przejść do egzaminu ósmoklasisty. Jeżeli chodzi o język polski, to pisało 22 uczniów. Język polski osiągnęliśmy tutaj wynik 59%, matematyka troszeczkę słabiej nam poszła, 46%, język angielski 70%. Jedna uczennica pisała egzamin z języka angielskiego i otrzymała tutaj wynik 96%. Ten egzamin także pisali również uczniowie z Ukrainy, ponieważ było to warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. No nie wiem, czy Państwu przeczytać, ale troszeczkę też, znaczy te akurat, te trzy osoby, które u nas kończyły ósmą klasę, to akurat nie wchodzili ci uczniowie w średnią, po prostu tą, którą wcześniej tutaj podałam. Ale te ich wyniki mogę przeczytać, przedstawiają się następująco. Język polski to 12, prawie 13%, matematyka 17% i język angielski prawie 28%. Tak to wygląda. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję. Czy są pytania do przedstawionej informacji? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Szkoła podstawowa w Dziębowie. Pani Elżbieta Kuba. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, zebrani. Chciałabym przedstawić sprawozdanie z działalności Szkoły Podstawowej imienia Powstańców Wielkopolskich w Dziębowie za rok szkolny 2021-2022. Jeśli chodzi o pracowników szkoły, ogólna liczba pracowników to 25. Z tego 20 nauczycieli, w tym 13 na pełnym etacie. Jeśli chodzi o stopnie awansu zawodowego, 16 nauczycieli dyplomowanych, 4 mianowanych i 1 nauczyciel stażysta, aczkolwiek był to nauczyciel, który był tylko na zastępstwie. Wszyscy nauczyciele są zatrudniani zgodnie z kwalifikacjami. Tutaj taka, że tak powiem, trochę będę, zejdę z tego sprawozdania. Zastanawia mnie jedna rzecz. Mają nauczyciele dodatkowe, że tak powiem, podejmować jakieś studia na kierunkach podyplomowych, takie, że mają dwóch przedmiotów. Moi nauczyciele
mają 2-3 kierunki, a rekordzistka pani kończy 6. Pracownicy administracji i obsługi to 4 pracowników. Pani sekretarz szkoły, znaczy 4 etatu, 2 panie sprzątaczki, 1 konserwator, również na 3/4 etatu. Baza szkoły, 8 sal. 7 sal właściwie w tej chwili są wszystkie wyposażone już w monitory interaktywne, czy tablice interaktywne jeszcze, chociaż one już się troszeczkę dezaktualizują, więc będzie trzeba pomyśleć o czymś nowym na przyszłość. Znajduje się gabinet wychowania komunikacyjnego, sala komputerowa, biblioteka z czytelnią, świetlica, sala gimnastyczna z zapleczem, pokój śniadaniowy i podobnie jak tutaj moje koleżanki ze szkół w Kaczorach i Śmiłowie, również skorzystaliśmy z programu Laboratoria Przyszłości, aczkolwiek było to uzależnione od ilości uczniów w szkole, więc tutaj ta pula była troszeczkę mniejsza. Oprócz tego zestawu podstawowego, gdzie była ta drukarka 3D, aparat fotograficzny z akcesoriami do realizacji nagrań, tam stacja lutownicza, to oprócz tego jeszcze dokupiliśmy roboty edukacyjne wraz z całym osprzętem, że tak powiem. Jeśli chodzi o uczniów, to szkoła liczy 8 oddziałów, po jednym na każdym poziomie, w klasach od 1 do 8. W ubiegłym roku szkolnym do szkoły uczęszczało 93 uczniów. Mamy małe doświadczenie z uczniami, jeśli chodzi o uchodźców z Ukrainy. Był jeden uczeń, ale tylko jeden miesiąc i właściwie na dzień dzisiejszy to wszystko, nie było więcej. Wszyscy uczniowie byli klasyfikowani, jeden z uczniów nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej. Jeśli chodzi o naszych obecnych absolwentów, uczniów 8 klasy, było ich 13, wszyscy pisali test standardowy, ukończyli ze średnią klasy, że tak powiem, z języka polskiego 47%, matematyka 47%, język angielski 54%. Też tutaj z angielskiego była bardzo duża rozbieżność. Były osoby, które napisały na 100%, 98% i 11%, więc takie bardzo duże przeskoki w tej grupie. W roku szkolnym 2021-2022 nie przeprowadzono żadnych planowych ani doraźnych kontroli zewnętrznych. Uczniowie naszej szkoły brali udział w licznych konkursach, zdobywali nagrody, wyróżnienia. Były to powiatowe konkursy na lampę roratnią, diecezjalny konkurs mój kolega z Kazachstanu, Uzbekistanu, Kirgistanu, międzynarodowy konkurs, kangur matematyczny, ogólnopolski konkurs plastyczny, kolorowy piórnik, gminny konkurs, festiwal piosenki szkolnej przedszkolnej, międzynarodowy, międzydekanalny festiwal piosenki religijnej, wojewódzki konkurs plastyczny o Janie Pawle II na zawsze z nami i tak dalej. Tych konkursów było rzeczywiście bardzo dużo. Uczniowie w miarę możliwości, bo tak jak już moje poprzedniczki mówiły, był ten okres, kiedy uczniowie jednak byli na tym zdalnym nauczaniu. Potem niestety często też była sztafeta, jeśli chodzi o choroby nauczycieli, więc nieraz trzeba było rzeczywiście bardzo dużo samozaparcia, żeby plan ułożyć i żeby to wszystko grało tak, jak powinno. Przygotowywali uczniowie uroczystości, imprezy szkolne, realizowali oni je zgodnie z kalendarzem imprez szkolnym oraz planem pracy szkoły. Odbywały się wycieczki edukacyjne Malbork, Kronborg, rajd niepodległościowy na Gątyniec, wycieczki szlakiem broni atomowej, noc zawodowców,
targi edukacyjne, wycieczki do Wałcza, zajęcia techniczne, metalowe, inspiracje, śladami wielkich Polaków oraz dziedzictwa kultury narodowej, fabryka bombek w Gnieźnie, Muzeum Kultury Ludowej w Osieku, w Szymbarku, poznawanie Kaszub, wyjazdy integracyjne do kina, do teatru, do centrum rekreacyjno-nurkowego Alfa Kolandu i wiele, wiele innych, że tak powiem, pomniejszych wyjść. Uczniowie brali udział w projektach i programach. Klasa patronacka, Ratujemy, Uczymy Ratować, Akademia Bezpiecznego Puchatka, Lepsza Szkoła z Matematyki, Języka Polskiego, Historii, Szkolne Przygody Gangu Swojaków, Bohater On, Włącz Historię. Uczniowie mieli możliwość rozwijać swoje zainteresowania na zajęciach kół informatyczno-komputerowego, rękodzieła, zabawy, gry i zabawy ruchowe, szachowe, koło i kwadrat, matematyczne origami, koła językowe, historyczno-regionalne, poszukiwacze przyjaciół anglojęzycznych, miłośników gier planszowych. Uczniowie, którzy mający trudności w nauce, a było ich aż 38, czyli to jest 41%, uczestniczyli w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, logopedii, zajęciach logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne i rozwijających umiejętności uczenia się w zajęciach o charakterze terapeutycznym z pedagogiem. Podobnie, tak jak już mówię, moje przedmówczynie, współpracowaliśmy z lokalnymi instytucjami za wszelką pomoc, dobre słowo, wsparcie. Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Tutaj padło pytanie, jeśli chodzi o kwestie takie energetyczne, oszczędnościowe. Tutaj rzeczywiście mamy zdrowy rozsądek z organem prowadzącym. Jesteśmy w stałym kontakcie. Robimy wszystko tak, aby było dobrze. I ciepło, i nie za ciepło, i oszczędnie. Także naprawdę tutaj ta nasza współpraca, myślę, że będzie owocna. Będziemy współpracować. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie dyrektor. Przedszkole publiczne w Kaczorach. Pani Małgorzata Kępczyńska. Witam serdecznie. Publiczne przedszkole w Kaczorach mieści się przy placu Jana Pawła II 30. Mieści się w nim 6 oddziałów, do których uczęszczać może 145 dzieci. W roku szkolnym 2021-2022 uczęszczało do przedszkola 141 dzieci. Tych dzieci 6-letnich 30, 5-letnich 40, natomiast dzieci 3 i 4-letnich mieliśmy 71. Dzieci przebywają w 6 oddziałach. Czas pracy placówki to 9,5 godziny dziennie, od godziny 6.30 do 16.00. Pracownicy. W przedszkolu pracuje 8 nauczycieli na pełen etat. Mamy także logopedę na 8 godzin tygodniowo, panią katechetkę na 2 godziny oraz nauczyciela języka angielskiego na 6 godzin. W mijającym roku szkolnym zajęcia dodatkowe opłacone przez gminę to religia, język angielski, logopedia i rewalidacja. Zajęcia rewalidacyjne prowadzone były dla dwojga dzieci. Na zajęcia logopedyczne uczęszczało 36 dzieci w wieku od 4 do 6 lat. W placówce zatrudnione są panie z obsługi, 6 pan na 3/4 etatu, 3 panie pracujące w kuchni, 2 mają pełen etat, natomiast 1 3/4 etatu oraz konserwator na pół etatu. Pracowników administracyjnych zatrudniona jest intendentka na pełen etat. Wszyscy nauczyciele mają skończone studia wyższe, posiadają dodatkowe kierunki pedagogiczne, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania placówki. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Prowadzone w ciągu dnia zabawy i zajęcia wspomagają, ukierunkowują rozwój dzieci zgodnie z ich możliwościami. Dążymy do osiągnięcia przez dzieci dojrzałości szkolnej. Pracujemy z dziećmi w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego. Realizujemy szereg programów i projektów, m.in. ogólnopolski program edukacyjny propagujący zdrowe żywienie, Kubusiowi Przyjaciele Natury, program Mamo, Tato, Co Wy na to oraz program Czyste Powietrze Wokół Nas i Cała Polska Czyta Dzieciom. Staramy się, aby dzieci dobrze czuły się w przedszkolu, a rodzice byli zadowoleni z naszej pracy.
Na stałe współpracujemy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, zapewniając pomoc dzieciom i rodzicom w pokonywaniu zaburzeń występujących w procesie wychowawczym. Chętnie wspieramy różne akcje charytatywne. Były to m.in. akcja świątecznej zbiórki żywności dla potrzebujących, zbiórka nakrętek, udział w akcji Góra Grosza, udział w akcji charytatywnej pomoc dla uchodźców z Ukrainy. W związku z koniecznością przestrzegania procedur związanych z pandemią COVID-19 wszystkie uroczystości przedszkolne były nagrywane i przedstawiane rodzicom na zamkniętych grupach społecznościowych. Dużym wyzwaniem dla funkcjonowania przedszkola było to, aby dzieci z poszczególnych grup przedszkolnych nie mieszały się, ponieważ wiązało się to z tym, iż na kwarantannę zostałoby wysłanych bardzo dużo przedszkolaków. Zmagaliśmy się w tym okresie z brakami kadrowymi. Od listopada do lutego 8 razy musieliśmy zgłaszać dzieci do odbycia kwarantanny. W zasadzie, kiedy już zniesiono obostrzenia i myśleliśmy, że z nadejściem wiosny będzie już spokojniej, to okazało się, że kolejnym wyzwaniem, z jakim przyjdzie nam się zmierzyć, to przyjęcie dzieci z Ukrainy. Do przedszkola w Kaczorach od kwietnia do czerwca przyjęliśmy 6 dzieci. W przedszkolu organizowane były różne uroczystości. Odbywały się one w poszczególnych grupach. Były to m.in. przedstawienia teatralne, koncerty muzyczne, imprezy okolicznościowe, a na koniec zerówki w obecności rodziców i zaproszonych gości odbyło się uroczyste zakończenie przedszkola w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Kaczorach. Inwestycje, jakie udało nam się zrobić w ubiegłym roku, to gruntownie wyremontowane zostały 2 pomieszczenia biurowe, zakupione do nich meble, niszczarki oraz ksero. Do wszystkich sal przedszkolnych zostały zakupione dywany. W 4 salach zostały wymienione meble. Zakupiono głośniki bezprzewodowe oraz doposażono bibliotekę przedszkolną o nowe pozycje literackie. Zakupiono także duże klocki piankowe oraz materace do zajęć gimnastycznych. Doposażono także kuchnię o nowe garnki, patelnie, zamrażarki. Zakupiono także parownice do dezynfekcji dywanów. Bardzo dziękuję. Czy są pytania lub będę przedstawione informacje? Widzę. Małgorzata Suśniak, przedszkole publiczne. Nie ma, tak? No to może łącznie ze swoim jednej grupy, tak? Tak? Myślę, że tak. To może w ten sposób, że na następną sesję to może pani w tej chwili swoje niech przedstawi przedszkole publiczne Rzadkowie. Państwo, Anna Napierała, publiczne przedszkole w Rzadkowie. Sprawozdanie z działalności publicznego przedszkola w Rzadkowie w roku 2021-2022. W przedszkole w Rzadkowie pracowało w cyklu 7 godzin od 8 godziny do 15 od poniedziałku do piątku. Placówka posiada jeden oddział, w którym w omawianym roku przebywało 25 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Wychowankowie pochodzą z 4 wiosek: Wyszewice, Prawomyśl, Rzadkowo, Równopole. Większość dzieci korzystała z 7-godzinnej opieki i przebywała w niej do 15. Personel pedagogiczny stanowili dyrektor, który jednocześnie pełni funkcję nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciel wychowania przedszkolnego zatrudniony na pół etatu, nauczyciel logopeda w wymiarze 2,5 godziny, nauczyciel religii 1 godzina, angielskiego 1 godzina. Jest to łącznie 2 nauczycieli dyplomowanych, jeden mianowany, jeden kontraktowy oraz jeden stażysta, który w lipcu tego roku uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego. W przedszkolu zatrudnione są intendentka i kucharka, obie panie na 3/4 etatu. Od października do kwietnia zatrudniamy 2 palaczy CO na 3/4 etatu, ponieważ budynek posiada jeszcze piec opalany węglem. Placówka w roku 2021-2022 pracowała zgodnie z założeniami rocznego planu pracy, uwzględniającego priorytety MEIN-u i wielkopolskiego kuratora oświaty. 8 dzieci korzystało z terapii logopedycznej, a ze względu na sytuację jeszcze pandemiczną, wychowankowie nasi uczestniczyli w zajęciach, zabawach, spacerach, uroczystościach, głównie na terenie przedszkola i najbliższej okolicy.
dołożono starań, aby mimo tego trudnego czasu dzieci skorzystały z różnorodnych form kształcenia i wychowania. W tym celu wykorzystywaliśmy zdobycze technologiczne, urządzenia oraz sposoby komunikowania się na odległość. Uwrażliwiano dzieci na potrzeby ludzi i zwierząt. Uczestniczyliśmy w różnych akcjach charytatywnych, zbieraliśmy nakrętki dla naszego tu współmieszkańca, chłopca z Rzadkowa, dokarmialiśmy ptaki, wynosiliśmy karmę do lasu, uczestniczyliśmy w Górze Grosza, włączyliśmy oczywiście się też w pomoc dla Ukrainy, tutaj łącznie z sołectwem panią Sołtys z Rzadkowa. Braliśmy udział w akcji Kubusiowi Przyjaciele Natury, zbieram to w szkole. Uczciliśmy Święto Niepodległości też udziałem w akcji Szkoła do Hymnu. Ze względu na pandemię uroczystości przedszkolne odbywały się w pierwszej połowie bez udziału gości. Zadbaliśmy jednak o udostępnianie zdjęć i nagrań rodzicom dzieci. W ten sposób przygotowaliśmy spotkania wigilijne, Dzień Babci. Dzień Matki już odbywał się z zaproszonymi mamami. Wyjechaliśmy już w tej drugiej części roku, gdzie już te obostrzenia zostały troszeczkę złagodzone. Wyjechaliśmy do kina, na salę zabaw. Sześciolatki nasze odwiedziły SP w Kaczorach. Gościliśmy również gości, naszych tutaj panów policjantów z posterunku w Kaczorach, iluzjonistę. No miło było nam również gościć biskupa naszej tutaj diecezji, księdza biskupa Włodarczyka. Na zakończenie roku wraz z rodziców przygotowano taki rodzinny, wspólny piknik w ogrodzie przedszkolnym. Pielęgnowaliśmy tutaj, jak wszystkie koleżanki, tradycje, zwyczaje wpisane w przedszkolny kalendarz. Nie będę ich wszystkich wymieniała. Współpracowaliśmy z pilskim sanepidem, realizowaliśmy sanepidowskie te wszystkie programy prozdrowotne, Mam Osoby na to i Czyste Powietrze wokół nas. Dodatkowo również program uczący dzieci higieny czyściochowe przedszkole. Pracownicy doskonalili na bieżąco swoją wiedzę, umiejętności poprzez szkolenia, konferencje w formie zdalnej, jak i stacjonarnej. Jeżeli chodzi o doposażenie placówki, no to w tym roku udało nam się, jak na nasze małe możliwości, myślę, że zrobić bardzo dużo, ponieważ pomalowano całkowicie sufit i ściany jednej sali, wymieniono sprzęty AGD, zmywarki, lodówki, zakupiono nowe meble do kuchni, szafki do szatni dziecięcej, zupełnie wymieniono zestaw mebli na sali zabaw dziecięcej, zakupiono nowy dywan, zabawki, sprzęty do zajęć ruchowych oraz pomoce dydaktyczne. W grudniu spotkała nas też przez dwa tygodnie niestety ograniczenie działalności ze względu na pojawienie się przypadku COVID w placówce i oczywiście w tym czasie placówka pracowała w formie zdalnej, zajęcia były prowadzone przez nauczycieli, poprzez komunikatory. Na zakończenie pragnę podziękować szczególnie moim współpracownikom, rodzicom, władzom samorządowym. No właśnie dzięki współpracy, pomocy udało nam się ten, no myślę, trochę taki wyjątkowy rok przetrwać, zakończyć bezpiecznie i pragnę też dodać, że w sierpniu tego roku powierzono mi na kolejne 5 lat funkcję dyrektora przedszkola w Rzadkowie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę panią dyrektor Annę Martynkę, przedszkole publiczne w Murzynie. Przedszkole w Murzynie czynne jest w godzinach od 8 do 15. Podstawa programowa realizowana jest od 8 do 13. Kadrę pedagogiczną stanowi dyrektor oraz nauczyciel przedszkola w wymiarze 10 godzin tygodniowo. Przedszkole zatrudnia również dwie osoby w wymiarze 3/4 etatu, kuchałkę i intendentkę. Poza tym nauczyciela religii 1 godzinę tygodniowo, nauczyciela języka angielskiego 1 godzinę tygodniowo i nauczyciela logopedii 2 godziny tygodniowo. Wszyscy nauczyciele posiadają kwalifikacje do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych opiekuńczych. Nauczyciele na bieżąco uzupełniają swoje kwalifikacje, biorąc udział w różnych szkoleniach. W ubiegłym roku były to wszystkie szkolenia online.
Proces organizacyjny przedszkola przebiega zgodnie z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobu realizacji podstawy programowej. Dzięki podejmowanym działaniom wychowawczym dzieci właściwie funkcjonują w grupie przedszkolnej, są koleżeńskie, tolerancyjne, szanujące bądź własne. Dzieci radzą sobie z negatywnymi emocjami i unikają zachowań agresywnych. Rodzice znają i akceptują wartości wychowawcze realizowane w przedszkolu oraz aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola. Do przedszkola w roku szkolnym uczęszczało 22 dzieci, w tym 6 dzieci 6-letnich, 6 dzieci 5-letnich, 5 dzieci 4-letnich i 5 dzieci 3-letnich. Krótki czas, po tak około miesiąca, przebywało u nas dziecko z Ukrainy. Głównym celem naszej pracy było wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem, ciekawością i możliwościami. W minionym roku nie odbywały się żadne uroczystości z udziałem zaproszonych gości. Nagrania z przeprowadzonych wewnętrznie uroczystości przesyłano za pomocą komunikatora. I zorganizowano różne uroczystości: Dzień Chłopaka, Dzień Edukacji Narodowej, Obchody w Górach Morzeskich, Dzień Pluszowego Misia i wiele, wiele innych. Już nie będę tak wymieniała wszystkich po kolei, nie będę się powtarzała. Tylko w miesiącu czerwcu udało się zorganizować spotkanie edukacyjne z przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej w Morzewie oraz przedstawicielem zawodowego wojska 104 Batalionu Logistycznego WAL. Współpraca z rodzicami przebiegała głównie na wzajemnym wspieraniu działań dydaktyczno-wychowawczych między przedszkolem a domem. Rodzice na bieżąco informowani byli na temat osiągnięć swoich dzieci, przebiegu pracy dydaktyczno-wychowawczej, również za pomocą komunikatora. Wysyłano rodzicom plany pracy przez nauczycieli jeden raz w tygodniu, prace plastyczne oraz migawki z przeprowadzonych zajęć. Rodzice czynnie uczestniczyli w pomocy na rzecz przedszkola, między innymi w rozbiórce starej piaskownicy z betonowych części, w składaniu w całość nowych mebli oraz pomoc w likwidacji starych i zużytych mebli przedszkolnych. W wywozie gruzu z zbiórki piaskownicy pomógł pan sołtys Zenon. Panu sołtysowi również dziękuję za umilenie dzieciom Mikołajek w postaci upominków od Rady Sołeckiej z Morzewa oraz pani sołtys z Krzewiny za słodycze z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Dzieci brały udział w różnych akcjach charytatywnych, zbierały nakrętki dla chorego dziecka oraz baterie. Brały udział również w akcji sprzątania świąt. W ramach przyznanego budżetu na cele przedszkola, oprócz stałych opłat związanych z funkcjonowaniem placówki oraz koniecznością utworzenia nowego oddziału w przedszkolu, wykonano remont korytarza wejściowego, remont sali zabaw oraz jadalni, obieralni i wymieniono instalację elektryczną w sali zabaw oraz w jadalni i w szafie. Zakupiono nowe meble do obieralni, zakupiono nowe stoliki oraz krzesełka dla dzieci młodszych, meble do szatni dziecięcej, krzesła biurowe do każdej sali. Doposażono kuchnię w naczynia stołowe oraz sztuczce i akcesoria do wypieku. Doposażono salę zabaw w nowe tablice, zabawki, gry, układanki. Dokupiono mini wieżę do jednej sali i laminki. Dziękuję panu burmistrzowi, pani dyrektor, pracownikom przedszkola, rodzicom, rodzinie pracowników, pani sołtys z Krzewiny oraz panu sołtysowi z Morzewa. Dziękuję bardzo. Czy są pytania lub uwagi do przedstawienia informacji? Proszę bardzo. Proszę panią dyrektor Violettę Misiorę, przedszkole publiczne Dziemów. Szanowni Państwo, publiczne przedszkole w Dziembówku jest przedszkolem jednooddziałowym i pracuje 7 godzin dziennie. Zatrudnia dwóch nauczycieli wychowania przedszkolnego, anglistę, logopedę, katechetę i dwóch pracowników obsługi. W roku szkolnym 2021-2022 uczęszczało do przedszkola 20 dzieci. Przedszkola aktywizuje dzieci i brało udział w akcjach i projektach związanych z kształtowaniem szacunku do drugiego człowieka,
postaw patriotycznych, prospołecznych, obywatelskich. Były to akcje Razem na Święta, Pomocne Serce, Szkoła Pamięta, Niepodległa Polska. Projekty Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF i Kubusiowi Przyjaciele Natury. Przedszkole współpracowało i współpracuje ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w Pile i realizuje wszystkie te programy, które koleżanki czytały. W przedszkolu we współpracy z Radą Rodziców odbyło się wiele uroczystości, do których rodzice mieli wgląd online. Był to Dzień Przedszkolaka, Dzień Chłopaka, Jasełka. Nagranie wideo zostało udostępnione na stronie Sołectwo Dziębówko oraz dla rodziców online. Mikołajki, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Puszowego Misia, Dzień Kobiet, Zabawa Karnawoła z Balem Przebierańców, Pierwszy Dzień Wiosny, Wigilia Przedszkolna, Dzień Dziecka, Festyn Rodziny na zakończenie roku szkolnego, który odbył się na podwórku przedszkolnym. W tym roku, w czerwcu z okazji Dnia Dziecka zorganizowaliśmy wyjazd do Piły do miasteczka ruchu drogowego, gdzie odbyło się spotkanie i pogadanka z pracownikiem Straży Miejskiej oraz wyjazd do Centrum Rekreacyjnego w Krzewinie. Na zakończenie roku odbył się festyn rodzinny na podwórku przedszkolnym. Dzieci uczęszczające do przedszkola mogą liczyć na opiekę, pomoc i wsparcie zatrudnionego w placówce logopedy, a także pomoc w poradni psychologiczno-pedagogicznej w Pile. Przedszkole współpracuje z innymi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dzieci. Sołtysem, Radą Sołecką, Kołem Gospodyń Wiejskich, OSP Dziębowo, Policją, przedszkolami i szkołami z gminy Kaczory, Sanepidem, Miejsko-Gminnym Centrum Kultury Kaczory, Straż Miejska w Pile. Placówka sukcesywnie wzbogacana jest o nowe zabawki, pomoce dydaktyczne. W zeszłym roku zakupiono projektor i również wyposażono kuchnię w nowy sprzęt gospodarstwa domowego. Chciałabym wszystkim podziękować rodzicom, pracownikom, panu burmistrzowi, pani dyrektor, przede wszystkim naszemu panu sołtysowi Janowi Rogłak-Pakowskiemu, który bardzo dużo nam pomaga, kosi nam trawę. W tym roku wraz z panem Andrzejem Koltermanem, Marcinem Piosikiem i Tomaszem Zachowskim pomogli nam przy usunięciu zniszczonych urządzeń na placu zabaw. Także bardzo dziękujemy. Dziękuję. No, są pytania? Proszę panią dyrektor Jadwigę Ewald, przedszkola publiczna Śmiech. Szanowni Państwo, przedszkole w Śmiechowie funkcjonuje 9 godzin od 6.45 do 15.45. Uczęszczało do niego 50 dzieci, w tym przez 2 miesiące od marca do czerwca jedna dziewczynka z Ukrainy. W przedszkolu są dwa oddziały, 3-4-latki i 5-6-latki. Zatrudnionych było w ubiegłym roku szkolnym 4 nauczycieli wychowania przedszkolnego na pełnych etatach, w tym jeden na zastępstwo za nauczyciela przebywającego na urlopie rodzicielskim. Jeden nauczyciel wychowania przedszkolnego na pół etatu, katecheta 1 godzina tygodniowo, nauczyciel języka angielskiego 2 godziny tygodniowo, logopeda 4 godziny tygodniowo oraz zatrudnionych jest 5 pracowników administracyjno-obsługowych na 4,5 etatu. Nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach, kursach, warsztatach wychowania metodycznych, webinarach organizowanych online. Wszyscy pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dzieciom. Na zajęcia logopedyczne uczęszczało 16 dzieci. Pracowaliśmy razem z Sanepidem w Pile nad programem Czyste Powietrze Wokół Nas. Nauczycielki współpracowały z rodzicami dzieci, prowadziły rozmowy indywidualne na temat zachowania, postępów i trudności dzieci w przedszkolu i w domu. Dodatkowo za pomocą aplikacji Messenger przesyłali zdjęcia, filmy, zajęć, zabaw, uroczystości przedszkolnych. Włączyliśmy się w akcję Ministerstwa Edukacji i Nauki Szkoła do Hymnu.
Braliśmy udział w akcjach charytatywnych Pomoc dla Ukrainy oraz na rzecz 14-letniej Oliwii Spiły. W Gminnym Festiwalu Piosenki Szkolnej i Przedszkolnej nasza wychowanka otrzymała wyróżnienie i później reprezentowała naszą gminę na festiwalach piosenki w Ujściu i w Trzciance. Odbyły się tak, uroczystości takie jak Dzień Przedszkolaka, Dzień Chłopca, Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Pluszowego Misia, Andrzejki, Mikołajki, Wigilia i szereg innych. Organizowano je wspólnie z Radą Rodziców. Również z Radą Rodziców zorganizowaliśmy wyjazd dzieci do Centrum Kultury Kaczory na projekcję filmu animowanego, do kina w Regionalnym Centrum Kultury w Pile oraz na wycieczkę do Alpakolandu w Lodzinie. W miesiącu lipcu przedszkole pełniło dyżur wakacyjny dla 38 dzieci, 23 ze Śmiłowa i 15 dzieci było z innych miejscowości gminy Kaczory. Do przedszkola w ubiegłym roku szkolnym zakupiono meble do sal zabaw, zabawki, pomoce dydaktyczne do zajęć, laptopa, moskitiery do kuchni, szafy ubraniowe dla pracowników. Wymalowano również salę, pomalowano sprzęty na placu zabaw. Chciałabym również serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju naszej placówki. Dziękuję za współpracę panu burmistrzowi, pani dyrektor Zdzisławie Kępczyńskiej, wszystkim pracownikom Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty, Radzie Gminy Kaczory. Obecnie do przedszkola uczęszcza 41 dzieci. Zatrudnionych jest 3 nauczycieli na pełnych etatach, w tym jeden nauczyciel przebywa na urlopie dla poradkowania zdrowia i w zastępstwie zatrudnionych jest jeden nauczyciel na 0,8 etatu, przepraszam, jeden nauczyciel na 0,4 etatu. Katecheta również ma 1 godzinę tygodniowo. Nauczyciel języka angielskiego 2 godziny tygodniowo, logopeda 4 godziny tygodniowo i 5 pracowników administracyjno-obsługowych 4,5 etatu. Dziękuję. Tak? Pani dyrektor, to spadek dzieci do poprzedniego roku jest prawie o 1/5? Nie, mamy 41 dzieci obecnie, czyli 9 mniej. A było 50? Było 50, tak, a teraz jest 41. Jedno dziecko, bo w ostatnim tygodniu wprowadziło się do kaczy. Tak jest u nas. Czy tendencja jest malejąca? To znaczy, w ubiegłym roku mieliśmy 14 sześciolatków, w tym roku jest tylko 9 sześciolatków, także jest troszeczkę mniej. Za rok będzie ich 16. Także te liczniki są różne, nie? Bo mamy obecnie 9 sześciolatków, 16 pięciolatków, 10 czterolatków i 7 trzylatków. Jest Śmiłowo, Brodna, Jeziołki i nawet jeszcze do tytułu z Zagniewa, ponieważ tam rodzice pracują przed 7, przywożą dzieci i dziecko zabierają przed 16. Dziękuję bardzo. Pani dyrektor Marzena Balińska, Szkoła Publiczna Zagniewa. Szkoła w Zrubniewie jest placówką jednooddziałową, w której w ubiegłym roku szkolnym zatrudnionych było 6 pracowników. Kadrę pedagogiczną stanowiło 4 nauczycieli dyplomowanych. Dyrektor wychowawca, anglista, logopeda i katecheta. Personel obsługi stanowią 2 osoby. Intendentka i kucharka zatrudnione na 3/4 etatu. Do przedszkola w ubiegłym roku szkolnym uczęszczało 25 dzieci z następujących miejscowości. Zrubniewo, Brodna i Stare. Tu właśnie dzieci u mnie są z Brodnej również, dlatego my się podzielimy z panią Jadzią dziećmi. No, w tym było dzieci sześcioletnich 6, dzieci pięcioletnich 9, 3-4-latków 10. Od marca do maja do naszej placówki uczęszczał także chłopiec z Ukrainy. Obecnie nie mam żadnego dziecka z Ukrainy. W ubiegłym roku szkolnym przedszkole funkcjonowało w godzinach od 8 do godziny 14. Nasze usługi w zakresie nauczania i wychowania obejmujące podstawę programową w wymiarze 5 godzin dziennie są bezpłatne, tak jak wszystkie przedszkola. Natomiast 1 godzina była już płatna.
Rodzice wnosili opłaty za wyżywienie dziecka w kwocie 6 zł za jeden dzień, za dwa posiłki, śniadanie i obiad. Przedszkole ściśle współpracuje z instytucjami i placówkami w naszej gminie. W ubiegłym roku szkolnym z powodu panującej pandemii realizowaliśmy zalecenia głównego inspektora sanitarnego oraz pana burmistrza. Nie organizowaliśmy imprez i uroczystości rodzinnych na terenie placówki z udziałem gości. Rozpoczęto natomiast prowadzenie zajęć stacjonarnych przez zatrudnionych tu nauczycieli języka, nauczyciela języka angielskiego, religii oraz zajęć logopedycznych. Występy artystyczne dzieci z okazji świąt rodzinnych i państwowych były nagrywane w formie zdjęć, krótkich filmików oraz prezentowane i upowszechniane publicznie na stronie internetowej przedszkola, Facebooku, WhatsApp i YouTube. Zorganizowaliśmy 3 imprezy na świeżym powietrzu. We wrześniu były to zabawy i gry ruchowe z animatorkami. Na terenie, to były zabawy na terenie zielonym należnym do OSP w Zelgniewie. W maju dzieci zwiedzały remizę strażacką OSP w Zelgniewie i bawiły się ze strażakami. W czerwcu wyjechaliśmy z dziećmi i rodzicami na wycieczkę familijną do Jura Parku w Solcu w Jasku. W codziennej pracy z dziećmi realizowana jest podstawa programowa, autorskie programy dyrektora oraz programy edukacyjne we współpracy z PSSE w Pile. Dwa razy w roku dyrektor przeprowadza diagnozę szkolną wśród dzieci 6-letnich, której wyniki spostrzeżenia do dalszej pracy przekazuje rodzicom starszaków. Wszystkie drobne remonty i inne prace naprawcze były przeprowadzane na bieżąco. Wyremontowano kolejne 2 pomieszczenia przedszkola, stołówkę i magazyn. Na podłogach położono dres drewnopodobny, wymalowano ściany, sufity, zakupiono nowe meble do tych pomieszczeń, szafy, stoliki, krzesła i gra. Ponadto pomalowano ściany w kuchni, w łazience zainstalowano panele ścienne. Na terenie placu zabaw pracownicy obsługi wymalowali wszystkie sprzęty gimnastyczne i bar. Przedszkole mamy wymalowane, wyremontowane i pracujemy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Są pytania do oficjalnej informacji. Proszę bardzo. Tylko ogólnie, proszę bardzo. Chciałbym do przewodniczącego złożyć taki wniosek, żeby przeczytać do pani dyrektor, gdyby nie przyjeżdżała jedna dyrektor, uważam dla mnie, żeby przeczytać ten sprawozdanie pani dyrektor Dziebowa. Zamknąć temat. Zamknąć temat całości. Tak jest moja propozycja. Ja myślę, że pan dyrektor się przewodniczy, bo chyba to jest drugi raz z kolei, kiedy nie ma. W tym roku nie było, w tym roku nie było, dobrze by było. To jest dyrektor, ty zobaczcie. Wszystko ja bym chciał. Zaprosimy dyrektor. Mam nadzieję. Punkt. 13 porządku obrad. Informacje złożone interpelacje. Do dnia dzisiejszego nie wpłynęły do mnie pisemne interpelacje. Punkt 14. Wolne wnioski i zapytania. Proszę bardzo. Posłuchajcie, chciałbym zabrać. Na rekruta, proszę bardzo. Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad. Chodzi o parawany śmigłowy. Jest skandalicznie w tej chwili wyglądają, z tego względu, że są nity popuszczane. I to tak bimba, jak samochody jadą ostro, to krótko lata. Tam musi być kompleksowy przegląd tych parawanów. To jest konieczne. Tutaj pan burmistrz tam podrzucił kolejowe sztukę. Ja powiem, że to jest genialny proces. Miałem ostatnie zdarzenie, tylko że nie wiem, jak to zrobić. Rozmawiałem z panią Sztuką i z kim tu jeszcze w tym, o drodze rządowej. Tam, ja spotkałem osobiście raz Różycę z drzewem, bo to drogą, tam mamy fantastyczną drogę zbrodnej, oni tam jadą ostro. A teraz okazało się, tam wszystko zostało rozerwane, ten parawan, barierka, kolejny samochód ciężki tam, tam trzeba jakiś znak wymyśleć, żeby tam był zakaz ciężki, bo ten, przed ten kawałek przyjeżdżamy. Dlaczego? Później mamy taki jeszcze... Jestem szczęśliwy, są radni powiatowi. Mam pytanie też do radnych powiatowych, bo na Dużynkach w Zergniewie zadał mi ktoś pytanie, czy tu nie może być tak dobrze jak w Kaczorach. W Kaczorach mamy drogę do Piły wspaniałą. Mamy połączenie Dziebowe, mamy połączenie Śmiało-Zergniewo, ale Zergniewo nie ma połączenia z Piłą.
normalnego. Czy nie warto, żeby radni powiatowi z jakimś wnioskiem o remont drogi w kierunku Płotek, żeby tam poszedł. Tam jest możliwe. I to jest taki nasz apel, a interesor, że chodzi nam o tą drogę z Rgniewa. Dziękuję. No to gratuluję pani Emilii za tą drogę. Ja tak trochę adwokatem pozwolę. Kolego radny. Przecież kilka, chyba to już lat, czy dwa lata temu było spotkanie organizowane przez pana starostę w Łobrzenicy. Dwóch przedstawicieli było naszej gminy. To było spotkanie z radnymi z wszystkich gmin z terenu powiatu pilskiego, gdzie pan dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych przedstawiał koncepcję remontu tej drogi. Czyli tak zwane, jak on się wyraził, obwodnicy północnej. Była wtedy mowa na temat tego odcinka od Płotek do praktycznie do Rudy, tam gdzie jest CPN. I na całej długości miała być wyremontowana ta droga, poszerzona. Myśmy jeszcze apelowali, żeby uwzględnić w tych projektach wzdłuż tej drogi ścieżkę rowerową. I do tej pory cisza. Pan starosta do tej pory się nie odezwał na temat tej drogi. Ja myślę, że tutaj panie radne powiatowe może coś więcej wiedzą, może my czegoś nie wiemy, ale obietnic tam padło wiele i od tego czasu cisza. Bardzo. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę bardzo. Bardzo dużo mieszkańców chciałoby, aby zostało modernizowane, nowo powstałe albo powiększone skrzyżowanie po skończonym remoncie, czyli tam budowie ulicy Gajowej, czyli myślę o skrzyżowaniu Gajowa, Dziębotka w stronę lasu i Akacjowa w stronę Dziębowa. Myślę, że obecne rozwiązanie po prostu jest zbyt kolizyjne, czyli warto byłoby się na tym pochylić, czy zrobić tam być może, nie znam się, ale być może jakiś stop, może zmiana organizacji drogi. Nie są od tego mądrzejsi, ale myślę, że na pewno tam coś trzeba pomyśleć. Tym bardziej, że pasy są tak zarośnięte, że sam dzisiaj jechałem, wiem, że trzeba tak nosa wystawić, że jest to po prostu kolizyjne niebezpieczne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Postęp chciałbym zabrać głos. Proszę bardzo. Na chwilę. Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Panie Burmistrzu. Z tego miejsca chciałbym dzisiaj podziękować Radzie Sołeckiej i wszystkim mieszkańcom z Elgniewa za organizację dożynek. Super współpraca, fajnie, że się wszystko udało. Chciałbym pogratulować gminie racjonalizatorskiego pomysłu gaszenia lamp w nocy, bo słyszałem, że inne samorządy już szukają też, jak to zrobić. Bardzo fajnie. A skoro mamy takie fajne, innowacyjne pomysły, to jeszcze chciałem prosić o to, by coś wymyślić ze śmieciami. Od października znowu wzrasta stawka za wywóz, za odbiór odpadów. 37 zł już teraz. To jest, jak jest 5-osobowa rodzina, to prawie 200. To już zaczynają się robić jakieś pieniążki. No, powinniśmy coś zrobić, chyba żeby te śmieci były trochę tańsze. Mam pomysł pewien. Może zróbmy tak, że... Nie, jeszcze panie przewodniczący, nie palmy na razie. Chociaż można wszystko, tylko nie opony. Podobno. Ale przyszedł mi do głowy taki pomysł. Może zróbmy pilotażowy projekt w Zelgniewie. Postawmy na co drugi weekend kontenery i mieszkańcy będą wszystkie odpady wrzucać do odpowiednio oznaczonych kontenerów. Jak obliczyłem, głównym problemem i kosztogenną rzeczą w odbiorze odpadów jest to, że nasze miejscowości, mimo tego, że nie są aż tak bardzo ludne, są bardzo rozległe i ta śmieciarka po prostu jeździ po tych wioskach i szuka tych śmieci, aż odbierze. Gdyby mieszkańcy sami je dostarczali do kontenerów na przykład, to byłoby to bardzo tanie. Sądzę, że nie więcej niż 15 zł za osobę. Trzy razy wszystko liczyłem i to powinno wystarczyć. Znacznie by to obniżyło nam rachunki. Może warto o czymś takim pomyśleć. Ja nie mówię, że akurat taki pomysł, ale trochę drogie są te śmieci. Może coś spróbujemy zrobić z tym, żeby było taniej. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Panie Zdzisławie Kępczyńskim.
Ja też chciałam wam podziękować, że mnie tutaj wszystkim obecny. Dwa lata były bardzo trudne dla was, bo wiemy, co się działo na świecie i u nas również. Były te częste wyłączenia z pracy, także wszyscy sobie poradzili świetnie. Bardzo dziękuję za współpracę, bo ona się uczyła na świecie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś prezydent chciałby jeszcze dobry głos? Proszę bardzo. Proste rozwiązanie jest częstotliwość w miejscu, co nie ma co dwa tygodnie, te segregowane. Bo i tak teraz palą gdzie w piecach, no to co trzy tygodnie robić? Na miesiąc. Bo teraz teraz piękno. 50% PN. Jeszcze jest jedna sprawa. Te samochody jeżdżą tak jak u nas na przykład. Przejeżdża, jeden samochód przyjeżdża po żółte, jeden po niebieskie. Potem się okazuje, że to tak wędruje w jednym miejscu. Po co? A dzisiaj jechały dwa samochody po bio. Jeden duży i jeden mały. Tam nie ma żadnej kontroli nad tym, ile te samochody jeżdżą. Po co? Trzeba to skontrolować. Przede wszystkim zmniejszyć te kurce i byłoby dobrze. Po co dwa czy cztery samochody w jedno miejsce? To znaczy tak, masz rację, ale są, mają przegrody. Bo ja mam jak widzę, to jest tak, ma papier, prawa przegroda i plastik lewa strona. Ale mają samochody, gdzie jak mówisz, że wrzucają razem. Tak. Potem segregują tak. Zaproponuję, żeby kończąc wynagrodzić dyrektorom za ich oświaty, za ich tutaj wkłady, bo to jest ciężka praca. Misja przecież mnie i pracowników tutaj i administracyjne, bo też tutaj wiem, jak to jest. Ja mam kontakty na zabrany psychicznej kontrolę, więc wiem, co to znaczy ta buchalteria. Więc proszę w takim razie, no chociaż brawo! Może być powiedział podwyższy. No myślę, że tutaj nauczyciela to na pewno, bo w tej chwili zrobił się taki rozjazd z pensjami nauczycieli w stosunku do innych zawodów. Również tutaj chciałbym podziękować wszystkim dyrektorom za to, co robicie. Ten okres pandemii był naprawdę trudny dla was, dla rodziców, dla wszystkich. Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Punkt 14. Odpowiedzi na zapytanie i wnioski. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Może jeszcze tutaj uzupełnię, co Darek pytał odnośnie tego, jeśli chodzi o budownictwo mieszkaniowe w Śmiłowie i w Zerbniewie. No to chcę powiedzieć, że ja nie jestem przeciwny temu. Tylko chcę, żeby to przeszło drogą taką, jaką powinno. A więc jeśli chodzi o na działce Bogosielni w Śmiłowie, to jest zbyt mała działka, żeby tam tyle mieszkań budować, co właśnie zażyczono sobie. I powiedziałem, że trzeba złożyć o zmiany w planie przestrzennym zagospodarowania. No i w ten czas urbanista określi, jaki tam budynek, ile mieszkań będzie można pobudować. Tak samo jeśli chodzi o Zerbniewo, trudno, żeby to w ten czas wójt wydał decyzję na budowę 40 czy 50 mieszkań w Zerbniewie, gdzie mieszkańcy by nawet o tym nie wiedzieli, prawda? No to już zupełnie zmienia obraz wsi danej, jeśli chodzi o miejscowość Zerbniewo. Więc też odpowiedziałem, że tam po prostu zmiany w planie przestrzennym zagospodarowania, żeby uczestniczyli przy tym mieszkańcy Zerbniewa, wiedzieli, co tam ma powstać, no i urbanista odpowiednio zaprojektował, jak to osiedle by miało wyglądać, a więc odpowiednie drogi, przewidziana jak kanalizacja, gdzie będzie poprowadzona, przewidziane gdzie wodociągi, gaz, wszystko to, co jest potrzebne do życia mieszkańcom, a nie, że ja decyzją tutaj jestem w stanie to załatwić. Tam jeszcze były takie inne sprawy, bo tutaj nie zapytałeś dalej.
jest jeszcze biogazownia, prawda? Też takie pytanie, gdzie właśnie tutaj wchodzi chyba taka po miejscowości Śmiłowie i w Zelgniewie, że ja znowu tutaj zablokowałem. Wcale nie zablokowałem. Biogazownia, jestem za. Ale żeby przeszło to drogą, normalnie procedurą taką, jaką powinno być. A więc procedura, czyli po prostu opracowany raport na środowisko, żeby to nie było znowu następne źródło, gdzie będą nieczystości, gdzie będą sprawy zapachowe kumulowały się. Tam są dwa zakłady, są kurniki, przecież w miejscowości Zerkniewo kurniki, w miejscowości Brodna kurniki, w miejscowości Śmiowo kurniki i tu już mamy tych gazów cieplarnianych i nie tylko, tyle, że każde następne źródło, no to musi być pobudowane z głową. A więc tutaj chodziło o to, że ta firma, która się zgłosiła z Poznania, żeby opracowali o raport o wpływie na środowisko. Ta firma zamiast opracować raport o wpływie na środowisko, zrobiła odwołanie od mojej decyzji do SKO. SKO podtrzymało moją decyzję, że tak, że raport powinien być opracowany. No to poszła jeszcze raz zaskarżona decyzja, właśnie jeśli chodzi o SKO. No i teraz do WSA i WSA uchyliło decyzję SKO i uchyliło decyzję moją burmistrza. O co tu chodzi? Taka ścieżka, proszę bardzo, odwołanie przez SKO, odwołanie do WSA. Ile to trwało? Kilka miesięcy. A przecież raport byłby opracowany, byłaby decyzja środowiskowa przeze mnie wydana, byłaby decyzja o warunkach zabudowy wydana i można budować. Ale unikanie raportu o wpływie na środowisko. O co tam chodzi? Czy to ma drugie dno? Czy coś tam ma powstać, bo tak się boi ta firma z Poznania opracować raport o stanie środowiska. Dlaczego? Dlaczego nie chcą opracować? A mówi się, że to ja zablokowałem. Wcale nie zablokowałem. Jeśli to wszystko będzie poprowadzone ścieżką jak trzeba, będzie budowa. Druga budowla, która miała powstać, knurownia w Brodnej. Dwie knurownie są. Jedna knurownia jest pobudowana, jak się jedzie do Zelgniewa w Śmiłowie przy szosie. Druga knurownia jest pobudowana w Zelgniewie. Trzecia knurownia miała powstać w Brodnej na Wajzówce. Więc oczywiście ja mówię tak, może knurownia, nie mam nic przeciwko temu, ale nie w tym miejscu, na Wajzówce, gdzie tam co prawda nie jest duże osiedle mieszkaniowe, ale trochę ludzi mieszka. Więc można poszukać miejsca, gdzie właśnie by było na odludziu knurownia pobudowana i nikomu nie przeszkadzała. Kto by z was chciał mieć po sąsiedzku knurownię? Pytam. Wiecie, jak knurownie wyglądają? Po sąsiedzku knurownia pobudowana, a więc wielka obraza majestatu, bo ja zablokowałem. Także to są takie inwestycje, stąd są trochę nieporozumienia na tej linii i tu ja biorę na klatę i trudno. Więc chodzi o to, żeby pilnować tego wszystkiego, co w gminie robimy, żeby nie popsuć tego wszystkiego, bo to wszyscy pracowaliśmy na to, żeby gmina była uporządkowana, żeby gmina była ładna, a nie, że będziemy, jak sobie każdy uważa. Jeśli chodzi o Śmiłowo, o budowę biogazowni, ja wiem, jak biogazownie wyglądają. Byłem w Niemczech, oglądałem, więc jakieś to źródło zapachowe może być, ale jeśli będzie prawidłowo użytkowane, nie ma żadnego problemu. A więc tylko chodzi o opracowanie raportu, żeby z tego wynikało, jak to będzie funkcjonowało. Knurownia, proszę bardzo, może być, ale miejsce trzeba przewidzieć takie, gdzie nie będzie tam nikomu szkodziło, żadnemu mieszkańcowi gminy. No i to właśnie takie są sprawy, które właśnie, no niestety pilnuję i będę pilnował. Także tutaj na pewno biogazownia, skoro ten człowiek tak unika opracowania raportu
o wpływie na środowisko, no to dla mnie to już taka lampka się od razu zapala. A więc mimo, że w USA uchyliło decyzję i SKO, i moją, na pewno będzie znowu decyzja o opracowaniu raportu o stanie wpływie na środowisko. Tak, ja tutaj od tego nie odstąpię, chyba że ktoś za mnie wyda decyzję. Ale to tylko takie uzupełnienie, bo Darek zapytał i ty mnie sprowokowałeś, bo... Ale no ja uzupełniłem w ten czas, bo chodzi o te dalsze sprawy też. Nie tylko o mieszkania, ale tu chodziło też i o dalsze sprawy. A o mieszkania ty miał też nic przeciwko temu. Tylko że chodzi o to, że naprawdę tutaj, o wszyscy będziecie o tym brali pod uwagę jako radni, czy te mieszkania, zmiany w planie przestrzennym zagospodarowania, czy taki osiedle w Zelgiewie może powstać. Urbanista ustali, jaki blok w Śmiłowie, ile mieszkań można pobudować, a nie na działce około, nie, chyba niecałe 40 alu, 60 mieszkań, prawda? No to chyba coś nie tak. I także tutaj, proszę Państwa, no musiałem to powiedzieć, no bo skoro tutaj pytanie padło, to wypowiedziałem się, w czym rzecz. Ja chcę nawiązać tutaj do tego, co wypowiadaliście się tutaj koledzy radni i pani dyrektor. I tutaj no naprawdę, jeśli chodzi o panie dyrektor tutaj, jeśli chodzi o placówki oświatowe, to są długoletnie panie, które pracują i myślę, że musiałbym powiedzieć, że ta współpraca naprawdę to jest taka przyjemność, bo właśnie jeśli chodzi o rozwiązywanie problemów, to ten okres, o którym przedstawiały tutaj teraz swoje sprawozdanie, no to naprawdę był okres bardzo trudny, bo sprawy covidowe to nie są łatwe do załatwienia. To jest właśnie razem sprawy covidowe, a poza tym i prowadzić tutaj placówkę w takim właśnie okresie. A poza tym nauczyciele chorowali, nauczyciele chorują. W tym roku szkolnym na początku od razu wielkie zderzenie z brakiem właśnie nauczycieli w poszczególnych placówkach. Poradzimy sobie to z tym, no i tutaj placówki funkcjonują wszystkie jak trzeba, także myślę, że tutaj naprawdę te słowa uznania, które usłyszały panie dzisiaj, to takie się należą. Ja również tutaj od siebie dziękuję serdecznie za współpracę. Tutaj myślę, że dalej będzie nam się układało dobrze i pani dyrektor, jeśli chodzi o tutaj zespół miejsko-gminny, również podziękowania, bo wiem, że ta współpraca z panią dyrektor bezpośrednio wasza naprawdę jest bardzo dobra. No a ja tutaj też mam kontakt bezpośredni i wiem, co się w poszczególnych placówkach dzieje. Wiemy, że te placówki mamy wszystkie na takim poziomie, że naprawdę mamy się czym poszczycić, że wszystkie są wyremontowane, wszystkie są odnowione, wszystkie bardzo dobrze wyglądają. No i myślę, że tutaj, jeśli chodzi o naszą oświatę, co kiedyś dostaliśmy wyróżnienie właśnie na szczeblu krajowym za właśnie dobry tutaj rozwój oświaty na terenie naszej gminy, no to procentuje, że to idzie tak dalej, że właśnie idziemy jeszcze w lepszym kierunku, bo co chwilę co jakieś tutaj nowe inwestycje podejmujemy. Bo wiemy, że przecież dwa lata temu zostały wyremontowane, nie, w ubiegłym roku, bo dokończyliśmy remont przedszkoli Dziębowo-Dziębówko. Ze starych budynków, ze starych pomieszczeń bardzo ładne budynki powstały, bardzo ładne pomieszczenia w środku, także mamy czym się chwalić i wszystkie placówki zostały wyremontowane na terenie gminy, jeśli chodzi o oświatę. Ale wytworzyła się, to wiemy, taka sytuacja, że jednak tutaj zagrożenie wystąpiło takie, że wszystkich dzieci w przedszkolu nie pomieścimy. A zwłaszcza tutaj w Kaczorach i dlatego przystąpiliśmy już tutaj do opracowywania właśnie dokumentacji na rozbudowę przedszkola w Kaczorach. I ta dokumentacja już jest prawie gotowa. W najbliższym czasie będzie pozwolenie, wystąpi ten człowiek, projektant, to pozwolenie na budowę. I myślę, że w przyszłym roku będziemy rozbudowywać przedszkole w Kaczorach. Tak, żeby właśnie było zapewnienie, że wszystkie dzieci, które będą chętne,
będą mogły w przedszkolu być przyjęte. Do przedszkola w Kaczorach nie wszystkie dzieci tylko z Kaczor idą, ale wchodzą również dzieci i z gminy. Także tutaj w tym roku musieliśmy to ukrócić, dlatego że już przedszkole w Kaczorach nie pomieściłoby wszystkich chętnych. I stąd doszło do utworzenia drugiego tutaj oddziału w Morzewie, gdzie tutaj dziękuję pani dyrektor, że właśnie tam tak szybko i sprawnie to zrobiła, że powstał, to mógł powstać taki oddział. No i właściwie i niewłaściwie, ale wszystkie dzieci chętne do przedszkola w Kaczorach są nadal przyjmowane i będą przyjmowane. Także rozwiązujemy ten problem dalej i będzie nawet, myślę, że jeszcze lepiej jak w tej chwili, bo jeszcze następna jest też inwestycja przewidziana. Przewidziana jest inwestycja budowy nowego przedszkola w Rzadkowie. To też już projekt jest realizowany i myślę, że do końca tego roku będzie projekt gotowy, pozwolenie na budowę pójdzie i w tym roku też rozpoczniemy, patrzę na panią sołtysa, tutaj siedzi pani dyrektor, i będzie budowane przedszkole w Rzadkowie. Pałacem w ten czas, tak jak już mówiliśmy, rzuciliśmy problem tam kiedyś, pomyślimy co w ten czas pałacem też i zrobić. Także to są następne inwestycje, które będą realizowane, to dosyć duże inwestycje i wiemy, że środki już na to mamy przyznane, a więc możemy przystąpić do realizacji w przyszłym roku. Tutaj to, co podejmowaliście jeszcze w ramach tego, w ramach wolnych głosów i wniosków, jeśli chodzi o drogę Zrygniewo-Piła, no tak, tutaj to jest temat już nie od 2 lat, Kaziu, nie od 3, tylko ten temat już jest, cały czas mówi się o tym temacie od momentu, kiedy wybudowaliśmy drogę z Kaczor do Piły, ale to my tym zajmowaliśmy się. My tym zajmowaliśmy się i my to doprowadziliśmy, że ta droga została pobudowana. Także ona jest, a tam nie ma kto się zająć tym po prostu i nie umieją się zająć i ta, tylko o tym się mówi po to, żeby powielać temat Zrygniewo-Piła i to się mówi o tym już kilka lat, już chyba nawet tutaj starosta wypowiadał się w telewizji, że to już będzie realizowane, robione w Asie, a to w dalszym ciągu nic z tego nie wychodzi, nie ma, prawda? I pewnie nie będzie, bo to trzeba by było kogoś poszukać, kto będzie umiał przeprowadzić tą inwestycję. A więc tutaj ta inwestycja tak samo zresztą jak inwestycja w Równopolu, prawda? 6 czy 7 lat temu to było. Gdzie właśnie to była kampania wyborcza zrobiona, że jak wybierzecie tutaj panią Emilę, to będzie droga pobudowana. I chodzili po domach w Równopolu, namawiali wszyscy. Minęły już 2 kadencja, mija, droga nie zrobiona. Tak to wygląda, jeśli chodzi o inwestycje powiatowe. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Droga będzie, jest jeden wykonawca, firma Poltruk, która w tym roku wchodzi i będzie ta inwestycja zrealizowana. Jest to 1400 km i metrów. Dobrze. Proszę bardzo. Zrygniewo-Piła i tam dalej jeszcze. To nie jest takie proste, bo po prostu ta droga leży na różnych terenach i niektóre po prostu gminy nie są zainteresowane, żeby tą drogę jakoś tak wspomóc zrobić. Dlatego to jest takie trudne, no bo jak byłby jedna gmina, to byłoby prościej, a teraz niestety nie jest to możliwe. Nie wiem, rozmawiamy na ten temat i robimy wszystko. Tak, no właśnie. To pewnie ma co jest tylko jedna. O. Nie. Ale jeżeli już mogę. Ja wiem, że Śmiłowo jest dużą miejscowością i wszyscy państwo wiecie, że
Pan burmistrz mówił, że już wszystkie drogi mamy super zrobione. My cały czas nie mamy drogi, takiej malutkiej dróżki przy posesji państwa czarneckich. Tam po prostu można się utopić, idąc do nich. Ksiądz im zagrodził drogę z jednej strony, z drugiej strony nie mogą dojść. Jakaś masakra, naprawdę. Ale to jest naprawdę mały odcineczek drogi. Nie jest, tego tam jest dwie drogi, pani co? Dwie drogi co? Jeszcze Sosnowe. No, o tym właśnie też chciałam powiedzieć. Druga droga to już jest taka dłuższa droga Sosnowa i mały odcinek został zrobiony. Repa nie jest zrobiona, a to osiedle coraz bardziej się rozwija i warto by było, żeby naprawdę tam ta droga mogła wreszcie powstać. Trzecia sprawa to cały czas jakoś, nie wiem, zgłaszają się różni inwestorzy z Gdyni i tak dalej, a nie może to Dino powstać, bo Śmiłowo nie ma gdzie. Może by, nie wiem, ja tak nie znam wszystkich terenów, ale może by gdzieś w tym planie zagospodarowania wygospodarować jakiś taki teren, gdzie mogłoby się to Dino chociaż postawić, bo taka duża miejscowość i żadnego sklepu praktycznie nie ma. No, oprócz takiego malutkiego tam. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Siedzę na tym, co tam półokrotowe. Tak? Przepraszam bardzo, chciałem wrócić do tej drogi, której tutaj koleżanki radne mówią spiły. To faktycznie pan starosta mówił o problemach, ale na terenie naszej gminy problemów nie ma. I dlatego proponowaliśmy, żeby zrobić tam, gdzie nie ma problemów, tą drogę zrobić etapami. Jeżeli nie ma problemu, zrobić na terenie gminy Kaczore, a dalej niech się martwią następne gminy. I pan starosta. Dziękuję bardzo. Drogi, która była zrobiona, została niestety zniszczona, no bo takie etapy. Najlepiej... To trudne i zawsze podkreślone nie są proste. Trzeba w tym kierunku działać, to rozwiązywać. Punkt 15 porządku obrad, zakończenie. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Rady Miasta i Gminy Kaczory uważam 30. sesję za zamkniętą. Serdecznie dziękuję wszystkim za uwagę. Dziękuję.